Mam nadzieję, że ta rozmowa odbędzie się bez naruszania godności stron. Przez strony rozumiem nie tylko trzech naszych gości, ale też wszystkich, do których i o których będą mówić. Porządek jest taki. 40 minut dla Piotra Gontarczyka, 40 minut dla Sławomira Cenckiewicza i Piotra Wojciechowskiego, po czym 40 minut dla Państwa. Są już wśród Państwa tacy, którzy się do dyskusji czy do rozmowy zapisali. Dzień dobry Państwu. Czy ja czas jakoś? Kto będzie kontrolował czas? Bo nie chciałbym przekraczać. Tak? Dobra, to po pół godzinie już zacznie krzyczeć. Witam bardzo serdecznie Państwa. Proszę, gdybym jakieś potknięcia językowe zaliczył, czy czego typu rzeczy, to proszę mi wybaczyć. Nie zajmuję się na co dzień pracą ze studentami, nie wygłaszam na ogół wykładów, w związku z tym nie pójdzie mi to pewnie najlepiej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję również kolegom za przybycie. Długo się zastanawiałem, w jaki sposób Państwu to, co mam do powiedzenia w tej sprawie, przekazać. Domyślam się, że są tutaj wszyscy zainteresowani sprawą profesora Kieżuna. Wobec tego zarówno mój artykuł sprzed tygodnia, jak i dziś artykuł kolegów Państwo przeczytali, więc no, takie wracanie do niektórych, jakby opowiadanie od początku byłoby bez sensu, wobec czego najpierw jakieś słowo wstępne Państwu powiem, potem zabiorę Państwa na wycieczkę śladem przynajmniej jednej teczki, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi i jakie zarzuty temu artykułowi i sprawie w ogóle metodologii potraktowania panu profesorowi zarzucam. Pierwsza, jedna zasadnicza rzecz, no więc padają te pytania wcześniej i po dwa, jakby najczęściej w internecie czy w rozmowach prywatnych. Także koledzy w tej sprawie się odezwali, dlaczego 3 czy 4 miesiące tam dopiero po tym tekście pierwszym. Otóż jako pracownik IPN, gdybym złożył w tej chwili wniosek o te akta, dostał mnie za 3 albo za 4 miesiące. Jedyną metodą było to, że pan profesor sam złoży wniosek. Po pewnym czasie, ze względów zdrowotnych to złożył, po pewnym czasie te akta dostał. Ja również na początku nie miałem żadnego zamiaru zabierać głosu w tej sprawie, ponieważ trochę przykróciłem sobie działalność publicystyczną ze względu na to, że kończę jakąś tam książkę, chciałbym ją wydać w przyszłym roku. No i jak mówię, w pierwszym nie chciałem się w tą sprawę zaangażować. No krokiem, który jakby mnie do tego pchnął, było skonfrontowanie pierwszej teczki, którą przeczytałem, czyli teczki personalnej TW Tamiza z tekstem autorów. Muszę powiedzieć, że nie posiadałem się ze zdumienia, bo czegoś takiego w życiu nie widziałem i dopiero po pewnym czasie przeczytałem teczki pracy. Znalazłem tam po prostu dziesiątki, publicznie powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, że około 50-60 oczywistych błędów, manipulacji, fałszerstw, naciągnięć treści dokumentów, które no, są po prostu bulwersujące, bo skala tego, jak również to, że to jest wszystko na szkodę profesora, po prostu wykluczała przypadek. Powiedziało się A, więc powiem B, padły zarzuty, że, czyli jakby po pewnym czasie zdecydowałem się napisać ten tekst, że publicznie mówiłem 50-60 błędów, 20 kilka chyba wskazałem w pierwszym tekście. Na styczeń przygotowuję artykuł z drugą porcją tych błędów, zastrzeżeń, naciągnięć i falsyfikacji treści dokumentu, więc to jest jakby dopiero pierwsza część, drugą obiecuję w przyszłości. Chciałem Państwa zabrać w podróż przynajmniej z jedną teczką, którą się da, czyli teczką personalną TW Tamiza. Jak Państwo przeczytaliście w artykule moich kolegów, akt archiwalne TW Tamiza to jest 900 stron akt. To jest teczka, która ma taki licznik, który jest na górze, 211, tak? Ale to wyłącznie z różnymi tam okładkami, jakimiś aparatami, pieczątkami IPN na końcu i tak dalej, tak? Z takim napisem koniec, właśnie. To jest tyle, tak? To jest 200. Teczka pracy następna to jest 475, łatwo policzyć, to jest jakieś 608, tak, razem 600 coś tam, tak? I teczka pracy kolejna liczy stron 17, czyli mamy 600 parę klatek, tak? Dobrze liczy, 700 parę klatek, tak? Panowie napisali, że jest 900 stron dokumentu, więc jak łatwo odliczyć jeszcze pieczątki, IPN-u i tak dalej, będzie tego 600 z hakiem. Zadałem to pytanie, jak to wyszło im w liczeniu, jedno z ponad 20-30 pytań. Na te pytanie nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że panowie już policzyli dokumenty, więc tą sprawę zamykamy. Natomiast teraz spróbujmy obejrzeć, co jest w teczce przynajmniej personalnej. Na parę rzeczy państwu chcę zwrócić uwagę. To są te materiały, które panowie pisali jako te obciążające profesora Kieżuna. Okładki, opis akt, teczka, druki, spisy itd. Czyli o tych 900 mogę państwu tylko te 200 przedstawiać. Karta kontrolna, wniosek, opracowanie kandydata, druki, zdjęcia itd. Nie widzicie państwo? Nie, to ja państwu pokazuję, że to nie są żadne donosy profesora, żeby to było jasne, tak? To są materiały zbierane przez służby bezpieczeństwa cały czas na profesora, tak? Na profesora. No nie wiem, co państwu może tego czytam. Rezultat pozyskania to są wszystko opisy na razie funkcjonariuszy i na drukach zamknięcie współpracy, jak takie kartki na przykład. Zobowiązanie tajnego współpracownika, zamiast zobowiązania jest oświadczenie, że tak, to o czym koledzy pisali, nie będę wyłamywał drzwi. To są karty sprawdzeniowe, czyli to, co bezpieka chciała uzyskać informację o profesorze z archiwum, czyli wrzucano kartę, była odpowiedź, co jest w archiwum, aktualizowano dane itd. Jesteśmy na karcie 32, na razie państwo donosu nie widzieliście, tak? No to jeszcze długo nie zobaczycie. Notatka służbowa na temat Kieżuna, itd. Wypożyczanie akt Kieżuna, pisma w sprawie Kieżuna, notatka służbowa, co jest w aktach, znaczy co wie bezpieka o Kieżunie. Mamy licznik 44, tak? Widzicie państwo licznik tutaj? 40 stron akt macie państwo za sobą. Wypożyczenia akt, notatka służbowa w sprawie Kieżuna itd. O rozmowę operacyjną wniosek. Nie ma na razie żadnych donosów, tak? No pewnie. Zaraz państwu pokażę, jakie robiono. Nie ma nic. Korespondencja. Jest oświadczenie Witolda Kieżuna, tak? Ja powiem tak. Jeden z takich serii zarzutów, które padły wobec profesora, które się pojawiły i w pierwszym... W pierwszym artykule i w drugim to jest rzekomo informacje podane o naukowcach. Więc jest jedna różnica. Jak widzicie państwo, to jest oświadczenie, które profesor przyciśnięty przez nich, jakie ma kontakty zagraniczne, napisał, tak, imię, nazwisko, wszystko, tak? 60, to jest karta 60, gdzie szukać do tego? Tak, no więc tak, to jest maszynopis, tak? Na karcie 67 jest ten sam materiał. To jest oryginał profesora, własnoręczny, tak? I on ma 8 stron, tak? Ten maszynopis, który państwo widzieliście, 6, to jest bardzo ważne, za chwilę powiem dlaczego. I potem teczka pracy, karta 20. Karta 20, teczka pracy, karta 20. I zwróćcie państwo uwagę. Tu mieliście państwo informacje od profesora, oświadczenie, tak? Pytają go kontrwywiadowczo pod nazwiskiem i tak dalej. Moje kontakty zagraniczne i tak dalej. W teczce pracy to zostało przepisane na maszynie i jest donos TW Tamiza. Zrobili z tego funkcjonariusze. Jak myślicie państwo, który dokument wykorzystali autorzy w swoim tekście? Ten drugi oczywiście. Mówią o 6-stronicowym dokumencie z informacjami o naukowcach i cytują ten dokument. Nic państwo nie wiecie, że to nie jest w ogóle donos Tamizy. Prawda? Tam jest to imię i nazwisko. Tak? I powtórzyli to panowie, że informacje o Kosakowskim, Krozjerze, prawda? I to wszystko jest w tym dokumencie, tylko że to nie jest po prostu donos. To jest inna sprawa. Treść jest ta sama. Tak? No ale profesor nie złożył tego, chyba oczywiście jako donos. I jeszcze inny fragment, który dotyczy tej sprawy. Langrod to jest strona, bo sobie powypisywałem to wszystko, żeby to się ładnie... 56 sobie wpisałem, a to nie w tej teczce. OK, 56, teczka 2, 56. To jest 2, personalna. Teczka personalna. Przepraszam bardzo, jest mi ciężko jednocześnie to mówić. Służby bezpieczeństwa. I jest wypis zrobiony z tego dokumentu. Profesor Langrod. Widzicie Państwo ostatni akapit w górnej kartce? Do emigracji Żydów reprezentuje pogląd, z którego wynika, że emigracja tej nie pochwala. Twierdzi, że przypowiadał polskim Żydom, iż za ich udział w działalności w polskiej służbie bezpieczeństwa zostaną znienawidzani przez Polaków. Profesor zrelacjonował cudze poglądy, prawda? Profesora Langroda. Ten cytat został przyklejony profesorowi, że profesor tłumaczył w czasie rozmowy z funkcjonariuszem SB, dlaczego nie lubi Żydów. Ładny numer? I ja na to zwróciłem uwagę. W odpowiedzi dzisiaj Państwo możecie przeczytać, że panowie napisali, że generalnie to mieli rację, dlatego że oni się nie opierali tylko na tym dokumencie, ale całokształt wzięli, prawda, rozmawiali z profesorem i oni wiedzą, jak jest, więc nie ma sprawy. Pozostawiam Państwa z tymi rozważaniami samych, ja nie będę tego w żaden sposób komentował. Podam Panu jeszcze inne, podam Państwu, przepraszam bardzo, jeszcze inne rzeczy. Tu są oczywiście dalej, tak, to oświadczenie już Państwo widzieli. Jest tu jeszcze, to nie jest jedyny przypadek, kiedy donosy profesora są przerabiane przez oficerów służby, czy informacje, tak, pod nazwiskiem, imię, nazwisko, pytają go, jakie ma kontakty, straszą go, że jakieś ma obce, prawda, to jest groźne. Profesor wyjaśnia swoje kontakty albo coś mówi. Funkcjonariusze przerabiają to na donos, a panowie to cytują jako donosy Tamizy. I to w rozdziale pod tytułem Tamiza, żeby było jasne w artykule, żeby się nikt nie pomylił, z kim mamy do czynienia. Bo to jest normalna procedura takiej rozmowy kontrwywiadowczej, gdzie jeżeli no, SBek wychodzi, tak to robią, to jest standard. SBek nie wiedział, jak z profesorem rozmawiać, więc mówi tak, proszę pana, my mamy o panu takie informacje, że pan utrzymuje podejrzane kontakty międzynarodowe, tak? I to jest taki, człowiek się od razu jakby ma, a wiedzieli to, mieli o informację, z kim profesor rozmawia, po prostu z podsłuchu, z kontroli korespondencji. Są pewne standardy, jakby standardowe procedury. Ustosunkuję się do tego. No, donos, nie donos, ale informacji udzielił. Dobrze. Co za drugim razem. Teczka, nie utrzymywali kontaktu. Dokument 92. To są, proszę Państwa, dalej różne dokumenty, życiorysy profesora. Korespondencja manipulacyjna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie ma tutaj tego typu informacji. Ja chciałbym o jeszcze jednej rzeczy Państwu wspomnieć. To ja może już sięgnę po wypowiedź publiczną jednego z autorów, bo to jest też ważne, bo to wykracza dalece poza ich wyłącznie ich artykuł. To może na koniec to w takim razie sięgnę, bo muszę tego poszukać. No nieważne, w każdym razie, proszę Państwa, publicznie jeden z autorów powiedział, że nie trzeba było być tam, brać pieniędzy, żeby być donosicielem i tak dalej i powiedział, że publicznie, że są dowody że wzięcia jakiegoś materiału, kuponu materiałów, że profesor, chyba chodzi o profesora, myślę, że autor nie zaprzeczy, z jego promocji można to zacytować. Kupon materiału na garnitur. Proszę Państwa, jest dokument, który mówi tak, 11 listopada 1975, że jest propozycja dania takiego prezentu i tu jest akceptacja tego prezentu. Tylko za tym, że przełożeni się zgadzają. Nic za tym nie idzie. Nie ma żadnego dokumentu, nawet funkcjonariusz już nie mówi, że profesor by brał czy nie brał. Nie ma żadnego dokumentu, dowodu na to, że to zostało zrealizowane. Nie ma nic, ale zarzut, że profesor kupon na materiał wziął, jest. I tak dalej, i tak dalej. Ja jeszcze Państwu może powiem tylko o dwóch sprawach. Trzecia strona. To o tym nie, bo o tym nie pisałem jakby w artykule. Wiele, ja oczywiście ten tekst Państwu polecam, żeby przeczytać, który się dzisiaj ukazał w tygodniku, ponieważ no, ja muszę powiedzieć, że no, nie widziałem jakby no, takiej skali w ogóle rozmowy, takiego sposobu prowadzenia rozmowy, kiedy pada zarzut o to, że całe fragmenty tekstu autorów są po prostu konfabulacjami i na to nie ma żadnej odpowiedzi. Takich przykładów mogę podać wiele. Mówię, odtąd, dotąd, wszystko, co w tej sprawie napisano, jest myśleniem. Nie ma na to żadnej odpowiedzi. Państwo to, ten artykuł jest tak napisany, że no Państwo jakby nie mając wszystkich trzech materiałów w ręku nie jesteście w stanie sobie wyrobić opinii, ale ja będę o tym pisał w styczniu. To jest po prostu tego rodzaju numery. Kolejny przykład podam Państwu. Ja powiem Państwu tak, są podawane opinie za funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Ten oficer prowadzący Ślubowski, ja Państwu przynajmniej jeden może przykład podam, to jest karta 48. No, jeżeli byśmy funkcjonariuszy SB podzielili na, przepraszam za kolokwializmy, za głupków i półgłupków, no to był absolutny ćwierćmózg. Skala błędu, jaki ten człowiek robił w różnych dokumentach, co mylił, co w ogóle, to są rzeczy czasami zupełnie niesamowite. Ja znalazłem takich rzeczy wiele w tych dokumentach, ale no, ja nie chcę o tym jakby szerzej mówić. Zobaczcie Państwo ostatni akapit. Ma żonę Danutę, córkę Wiesława urodzoną w Łodzi oraz siostrę Krystyną urodzoną 51, tam 30 parę lat różnicy. To jest oczywiście nie jego siostra, tylko jego córka. No, tego typu jest, to nie jest po prostu wiarygodny oficer i tego typu błędów jest w jego dokumentach wiele i one jakby w wielu elementach, których jakby nie mogę Państwu powiedzieć, no pozwalają na postawienie duży znak zapytania, co profesor powiedział naprawdę, skąd to się wzięło, skąd on to w ogóle wie i to mocno podważa po prostu wiarygodność całej teczki. Może w końcówce Państwu pokażę, może jeszcze coś. Notatki służbowe, tak, cały czas, informacje, to nie jest wszystko od profesora. W całej teczce po prostu jest jeden czy dwa na 200 stron dokumentów, które można sklasyfikować, że to jest od profesora w ogóle. Czyli 90% jest o profesorze, a nie od profesora, tak? Więc no jak cały czas, proszę Państwa, pokazuję Państwu korespondencję manipulacyjną. To są notatki o profesorze. Zresztą pada... Nie, co profesor robi? To są materiały, które oni zbierają na niego. Jakie akta mamy, jakie akta paszportowe, co mówi o nim dzielnicowy, jakie mamy dokumenty w archiwum i tak dalej. To jest wszystko na profesora, tak? No ale cyfra mówi dobrze, 900, tak? 900 stron jest, prawda? I tego jest bardzo dużo. Ja tylko jeszcze Państwu wspomnę o dwóch wątkach. Więc podałem ten jeden przykład z profesorem Langrodem. W wielu innych sytuacjach autorzy operują nazwiskami osób, które rzekomo profesor doniósł, a tam po prostu kompletnie nic nie ma. Nic, że to są przyjaciele Polski Ludowej, Związku Radzieckiego, tam jest taki Wagner i wiele osób innych, których nie ma nic, co by obciążało pana profesora. Ale jeszcze wspomnę Państwu o innych rzeczach, o których autorzy jakby no nie zauważyli. Wiele argumentów w ogóle nie zostało, nie ma żadnej odpowiedzi. Jak powiedziałem, następnych 23-30 zastrzeżeń będzie za mniej więcej miesiąc w styczniu. Natomiast w niektórych sprawach no po prostu no nie wiadomo jak to komentować. Mówią na przykład, że jakąś parafę jedną pomylili, a ja jakoś w to tam wchodzę, rozważam. Proszę Państwa, to nie chodzi o jedną parafę. Całe rozdziały tego artykułu, Tajemnica Tamizy, zostały zbudowane na podstawie no po prostu parady błędów lub zafałszowań w dokumentach. Czy chodziło o jedną parafę, to ja Państwu spróbuję odczytać pewien fragment. Niemniej zorganizowano. Na taką postawę Witold Kieżun zareagował listem do generała Czesława Kiszczaka, ówczesnego szefa MSW. Wiemy, że list dotarł bezpośrednio do adresata, bo na zachowanej kopii pisma zachowały się jego własnoręczne anotacje. Szef resortu kazał... Czyli cały czas Kiszczak, wszystko robi w tym paszporcie Kiszczak, czyli nie ma, proszę Państwa, jednej parafy, jak napisali niezgodnie z prawem, z prawdą autorzy, tylko jest po prostu cały ciąg zbudowany na przeinterpretowaniu dokumentów. Niewykluczone, że Kiszczak sam zapoznał się z aktami Kieżuna, ponieważ w tym czasie zarządzono kwerendy i tak dalej, i tak dalej. I Kiszczak, argumentacja jego, cały, proszę Państwa, rozdział jest zbudowany, o czym już Państwu mówiłem, czy napisałem w tym artykule, jest zbudowany na podstawie przeinaczania po kolei wszystkich dokumentów po kolei, które są w aktach paszportowych. Ja Państwu przeczytam może coś z tego. Akta paszportowe, 104 chyba, jeśli pamiętam, 104. Tak, to jest słynny dokument, który miał być ręką Kiszczaka. Nie jest to w ogóle ręka Kiszczaka, ale tego jest nie koniec, proszę Państwa. Następny dokument, który tutaj jest, sprawozdanie opozycji, to jest karty 108. Tak jest, generał Rusin, 108. To też nie jest generał Kiszczak. No i tutaj tak. i 111 decyzja paszportowa. Dobrze, 111. I proszę Państwa, jest dalej, tak, decyzja paszportowa. Jest jeszcze chyba, ja nie wiem, czy mamy wszyscy czy jakiś kłopot z czytaniem prostego tekstu. Zgodnie z poleceniem zastępcy szefa służby wywiadu i kontrwywiadu MSW pułkownika magistra Gronieckiego, tak, proszę wydać paszport i tak dalej, i tak dalej. No chyba jasna jest treść tego dokumentu. Bierzemy artykuł i czytamy. Ja Państwu to spróbuję odnaleźć. Prawie są akt, portret, żeby no nie być gołosłownym, tak? Biuro C bez zastrzeżeń, za chwileczkę Pani to wytłumaczę, czyli że nie ma, nie występują żadne, nie jest na takiej liście, w której jakby no, zabraniała mu wydanie paszportu. W wyniku osobistej interwencji szefa resortu w aktach paszportowych profesora odnotowano, że zgodnie z poleceniem zastępca służby wywiadu, kontrwywiadu itd., itd. Wszędzie dopisywany jest Kiszczak, którego nigdzie w dokumentach nie ma. Tak? I tak na każdym kroku po prostu. Czego Państwo nie tkną, to nic się nie zgadza. Ja już nie mówię jeszcze Państwu jedną tylko rzecz pokażę. Sprawa rozpracowywania opozycji. To jest dokument 186-187. Cały dokument, niezwykle ciężki fragment tego tekstu obydwu autorów jest zbudowany na jednym dokumencie, proszę Państwa. Po prostu połowa rozdziałów jest natychmiast po prostu do dyskwalifikacji naukowej. Połowa tych rozdziałów z całego tego artykułu. Nie mogę wszystkich opisać, bo opiszę Państwu jedną rzecz tylko. Teczka personalna 186. 186. 187. Rozpracowanie pozycji. Tak, 187 tutaj. Jest ciężko, jak ma się jedną ręką. Tak, ale trudno. Dziękuję Państwu za cierpliwość. I już zaraz to znajdziemy. 187. Tak jest. Rynkowych przebywał w Polsce. Paszportowa. 363. Dobrze. 363. 363. Tak jest. Cały Państwo... Czytali to w aktach, ale także Państwo słyszeliście tutaj bardzo długą wypowiedź kolegi Sławomira Cenckiewicza o tym, jak to profesor Kieżun opracował plan rozbijania opozycji. Pamiętacie to Państwo, kto z Państwa był. Krok po kroku, ośmieszać i w ogóle cały rozdział jest wybudowany na takim bardzo obszernym cytacie. Ten cytat jest z tej notatki, proszę Państwa, którą Państwu za chwilę pokażę. 187. O, to jest to. Spotkanie, tak, spotkanie odbyłem z TW Tamiza, uzyskałem informacje i to jest z tej notatki. Na terenie, zaraz może jednak sięgnę do oryginału, do rękopisu, bo to jest jednak istotne, 366. Z jednej strony chciałbym Państwu jakby ułatwić czytanie, bo to jest trudne. 366. Punkt drugi. To jest właśnie ten fragment. Działalność opozycji w kraju. Zdaniem Tamizy jest problemem złożonym, trudnym do rozwiązania w obecnie i tak dalej. To Państwo, obszerny fragment w gazecie, że znajdą się męczennicy, że to trzeba ośmieszać, to jest ten obszerny, ośmieszać kierowców i tak dalej, i tak dalej. Państwo o tym i czytali, i słyszeli, tutaj bardzo obszerny fragment. Zwracam Państwu uwagę na datę tego dokumentu. 11 sierpnia 77, tak? To paszportowe. Z akt paszportowych, proszę Państwa, sugerują te akta, bo to nie jest jednoznaczny dowód, że od 1 sierpnia 77 profesor przebywał w Stanach Zjednoczonych. Nie podobało mi się to, zacząłem to badać, tak? No jest chyba niemożliwe, tak? Żeby spotkał się z profesorem Kieżunem, żeby profesor Kieżun udzielił takich informacji później. Teczka pracy. No więc, proszę Państwa, dokładnie zanalizowałem ten dokument I co mogę stwierdzić? Cały dokument został sporządzony, jest fałszywy. Jeden z oficerów Służby Bezpieczeństwa, i to można bardzo łatwo po jego treści wywnioskować, został skompilowany z co najmniej 4-5 różnych innych dokumentów. 3 z tych dokumentów są w teczce. Tutaj u profesora ten fragment, o który Państwu tak ciężki przeciwko profesorowi, co profesor miał powiedzieć, w ogóle nie wiadomo skąd to pochodzi, a to spotkanie, wszystko wskazuje na to, w ogóle się nie odbyło, profesora nie było wtedy w kraju. O co chodzi? Miesiąc wcześniej oficer, który prowadził tą sprawę, Ślubowski, po prostu poszedł na emeryturę. Jego następca był też tuż przed emeryturą i zaczął niestety prokurować notatki z rzekomych spotkań z profesorem, których nie było. I jeżeli się te dokumenty zanalizuje, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo te fragmenty dokumentów, którymi obciążono profesora, są po prostu, czy z tego dokumentu są w innych meldunkach, tak? Słowo w słowo. I ten dokument jest po prostu falsyfikatem, który jeżeli się obejrzy dokładnie, zbada całą sprawę, nie ma problemów z wyłowieniem, że to jest produkcja 2-3 spotkania jednego z tych funkcjonariuszy. I ten bardzo ciężki argument, który wyciągnięto przeciwko profesorowi, że kazał niszczyć opozycję i tak dalej, jest po prostu argumentem całkowicie fałszywym w świetle tej dokumentacji. Kolejny, mieliście Państwo paszport, tak, mieliście Państwo te przemowy. To około 70-80% tych najcięższych argumentów, które użyto przeciwko profesorowi Kieżunowi, wynikają albo z manipulacji dokumentami, albo z nieumiejętności po prostu ich czytania lub wyławiania tego rodzaju niestety fałszerstw na szkodę profesora, czyli i jedno, i drugie. Ostatnia sprawa może. Panie docencie, mam pytanie. Doktorze, ja będę do pańskiej dyspozycji, do Państwa dyspozycji, ile chcecie potem. Dobrze? Ja tylko spróbuję jeszcze tylko... Bo nie wiem, jak z czasem stoi. Jak z czasem stoję? Józek? Nie ma Józka. 167, 10 minut, 167, tak. 14, dobrze. No to będę mówił mniej nerwowo w takim razie i spokojnie już. 167, ale to jest teczka personalna musi być. Teczka personalna. 167. To jest właśnie arkusz wypłat świadczeń na rzecz TW. I to właśnie już po części Państwu wspomniałem. Tutaj jest napisane, że jako rekompensatę za współpracę z SB 12 listopada 1975 profesor dostał tam właśnie ten kupon materiałowy, czy taki pakiet materiałowy na garnitur, tak? I to napisali oczywiście funkcjonariusze. I ja teraz Państwu pokażę dokumenty, które są jakby przy tej stronie. Znaczy, no wiecie Państwo, dla człowieka, który wyjeżdża cały czas w Stanach jest i w ogóle, który zarabia tysiące dolarów, mówienie o tym, że brał jakieś kupony garniturowe, no to trochę jakby budzi wątpliwości, ale... Zegarek na rękę, to może to ten Nowak też na rękę. No właśnie, ale tak to jest niestety. 106, 107. I to jest dokument, zwracam Państwu uwagę, tam była 12 listopada, powtórzę tą datę, zastępca i tak dalej, raport, to jest raport o to, żeby mu ten garnitur wręczyć, tak, ten kupon, tak. I tutaj proponuję kwotę na to 2500 na dole i to akceptuję z datą 12 listopada 75, po prostu przełożony tego funkcjonariusza, tak? Ale to się na tym kończy, proszę Państwa, bo następny dokument jest styczeń, 70 już później jest grudzień 75, po prostu sprawa się kończy na tym. Nie ma nic więcej na ten temat. I publicznie padają zarzuty o to, że profesor no brał od Służby Bezpieczeństwa tego typu rzeczy. Ja może o tych aktach paszportowych jeszcze Państwu chwilę powiem, bo autorzy tak trochę szyderczo mnie to potraktowali, ale to ja traktuję to z uśmiechem, ale przy tym muszę uznać, że merytorycznie, bo padło po raz pierwszy pytanie. Do pokoju już Państwu to spróbuję znaleźć. Po tym artykule poruszam się powoli, bo jeszcze nie mam go tak dobrze w pamięci, gdyż powitanie, przyjęciu życzeń, sprawa młody, wbrew pozorom A jeszcze po drodze powiem o jednej sprawie. Ja powiedziałem, że pokazałem, opublikowałem dokumenty, że wbrew temu, co twierdzili autorzy, profesor był rozpracowywany przez SB jako działacz Stronnictwa Demokratycznego, prawda, i bezpieka prowadziła przeciwko niemu działania. No więc padły takie sformułowania, że ja jakoś prowadzam błąd, bo to nie było jakieś rozpracowanie indywidualne. No mam bardzo złą wiadomość, proszę Państwa, chyba dla całej opozycji, bo jest wiele takich spraw operacyjnych, w ramach których no, inwigilowano 3, 5, 8 albo 20 osób. No i wydaje się, że według tego nowej jakby interpretacji akt archiwalnych SB, których pewnie się nikt nie zgodzi, to nie jest indywidualnie rozpracowywany sam, to znaczy że nie jest rozpracowany przez SB, tak? Nie chcę tego komentować, ja sobie to odpuszczę, natomiast chciałbym się skupić jeszcze na tym ważnym kwestii dotyczącej paszportu, bo jak już pytają, no to trzeba chyba spróbować, przynajmniej jak jest jedno pytanie, tak, a nie tylko wykręty i przemilczenia, to trzeba byłoby to spróbować. Gontarczyk, paszport, tak, choć sam nie spisuję sygnatury. Przepraszam Państwa, stres mnie zjada, bo nie mam doświadczenia w tego typu wystąpieniach. Myślę, że już jak nie będę miał wielkiej przestrzeni czasowej, pójdzie mi łatwiej. Korowców miał Frejskę. Jednego dokumentu, Waldemara. Wyczulenie na sprawy żydowskiej to było... Tak. O, to Państwu odczytam. Może zaraz. W skrócie... Przepraszam Państwa, ale przygotowałem sobie dużo więcej i... SB, 7 osób, Legow, Maldelzweiga. Muszą się Państwo opierać w takim razie na mojej pamięci. Padł taki argument trochę, no troszeczkę kpiąco, że jeżeli, bo ja tam kwestionowałem, że Kiszczak, minister Kiszczak nie wpisał się w akta, to znaczy się nie wpisał i tak dalej, że skoro Groniecki podejmował w tej sprawie decyzję, no to dlaczego nie ma wpisu Gronieckiego? No i takie, no padły jakby kpiny na temat tego, co w tej sprawie napisałem, więc spróbuję rzecz wyjaśnić. Otóż... bo to jakby ma podważać mój jakby warsztat naukowy, tak? To znaczy, że w ogóle nie bardzo wiem, o czym mówię. Więc proszę Państwa, zwracam Państwu uwagę. Proszę zwrócić uwagę na datę pod tą parafą tutaj. 8 lipca 85, 18 lipca, tak? Prawda? To jest prośba o dokumenty. Druga data w tych dokumentach paszportowych to jest 30 lipca 85, tak? No i padło takie właśnie, no jednak byłoby dobrze, żebym to znalazł. Usunięcia. Bo to nie są szczegóły, one trochę obnażają, no niestety, brak warsztatu naukowego, tak bym to zdefiniował. 53, paszport. No nie, niestety na szybko nie znajdę, za duże te płachty mam. W każdym razie no, padły takie no, kpiny, że jakby nie bardzo wiem chyba o czym mówię, że nikt tych akt nie czytał i tak dalej, i tak dalej. To jest ważne, bo między 18 a 30, jeżeli Państwo zajrzycie do akt teczki paszportowej, teczka personalna, teczka pracy, akta paszportowe, personalny, zaraz personalny, teczka pracy, personalna, do spisu osób przechodzących, tak. I powiem Państwu potem w skrócie, do czego zmierzam, wszystkiego nie jestem w stanie przedstawić. No więc tutaj ostatnia osoba, która się wpisała, to jest 23 lipca, data jest napisana taki na sposób amerykański chyba. 85, jeden z funkcjonariuszy, kapitan Bondar czytał akta. Co z tego wynika, proszę Państwa? Wynika z tego, że z całej takiej bardzo rozbudowanej historii, o ogromnym zaangażowaniu pożogi, Kiszczaka i tak dalej w tej sprawie, no to jest tylko jakby zbiorowisko niewiedzy, przez którą jakby i przemilczeń zbudowano całą tą koncepcję ważnego agenta, prawda, któremu Kiszczak tam pożoga i wszyscy załatwiają paszport. To jest, proszę Państwa, normalna procedura obiegu dokumentów kancelaryjnych SB, to znaczy jak wpływa coś do MSW, tak, no to to MSW musi jakoś odpowiedzieć. Kiszczak się takimi sprawami nie zajmuje, więc puszcza to w dół, prawda, i tamten znowu oficer znowu w dół i odpowiedź musi wychodzić z ministerstwa, bo to jest taka pragmatyka służbowa. No to mniej więcej tak samo, jak pracowałem w archiwum w IPN-ie, jest dyrektor, jest tam, są jego zastępcy, każdy za coś odpowiada i ponieważ sprawy są nie zawsze ważne, spuszczane są po prostu na zastępców. Wobec czego, jeżeli trafia do MSW pismo, no to ktoś musi z ministrów, wiceministrów, prawda, zaparafować to i spuścić z dół. Z tej sprawy zrobiono jakąś ogromną, monstrualną historię o załatwianiu profesorowi paszportu. W skrócie Państwu spróbuję podsumować. Ja takich, przede wszystkim odsyłam Państwa do artykułu, takich przypadków, w których profesorowi wpisano w usta słowa, których nigdy nie powiedział. W ostatnim artykule w jednym z wypadków autorzy stwierdzili, że to jest uzasadnione, bo oni wiedzą, jakie ma poglądy profesor, więc opierali się na szerszej wiedzy, więc można. Przypadku, w którym zmieniano treść dokumentu, kiedy przypisywano profesorowi słowa, których nie powiedział, kiedy jako donosy przedstawiano informacje, które w ogóle donosami nie są, kiedy monstrualnie ważne dla profesora fakty, że on miał ten plany przedstawiać, jak to rozbijać opozycję i tak dalej, padły na dokumentach kompletnie niewiarygodnych, bo wyprodukowanych przez jednego z funkcjonariuszy SB, kiedy generalnie autorzy, dodając takie fajne słowa tutaj, prawda, że coś inwigilował, że tutaj był jakby, nie mógł się pogodzić, czy, prawda, czy był przerażony i tak dalej, użyli takich słów, proszę Państwa, prawie 20 razy, które nadają odpowiednią konotację czytań dokumentów, z reguły bezpodstawną, nieprawdziwą. Tak? Taką metodą, jeżeli znajdziecie Państwo w jednym tekście publicystycznym 50, 60 albo więcej tego typu przypadków, to to całkowicie wypacza sens tego, co Państwo czytacie. To, co Państwo czytacie, jest po prostu niewiarygodne. I nie mam wątpliwości, czy te wszystkie nadużycia, które Państwu powiedziałem, te budowanie rzeczy, których nie było, których przekręcanie dokumentów, odbywa się tutaj metodycznie, krok za krokiem w jedną stronę. To znaczy są zdania, w których można po prostu no, wskazywać 2-3 błędy i nadużycia. Tam jest cała wręcz koncepcja tego zbudowana, że profesor w Stanach Zjednoczonych był przekazany na kontakt Departamentu I i pracował dla wywiadu PRL w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Proszę Państwa, to jest wszystko wyssane z palca. Jeżeli się przeczyta te dokumenty, to sprawa jest jasna. Po powrocie do Polski profesor napisał jedną notatkę kompletnie bezwartościową dla wywiadu, która została przekazana dla wywiadu, ale autorzy napisali, że oni czekają jeszcze na dokumenty, które IPN ujawni, teczkę wywiadowczą i tak dalej. Długo poczekają, proszę Państwa, długo poczekają. Jak sobie coś wymyślili, to będą na to bardzo długo czekać, tak gwarantuję. I jak powiadam, profesora sprawa jest skomplikowana, inna jest debata na temat tego, co profesor powiedział, czym się kierował. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ja bym chciał na ten temat porozmawiać. Ale na razie ja nie mogę uzyskać podstawowych odpowiedzi, proszę Państwa, na pytanie, ile jest akt, tak? Ile panowie twierdzą, że jest akt, tak? Dokumentów, tak? Ile jest spotkań z Tamizą, bo to, co podali, jest kompletnie niewiarygodne. Czy rzeczywiście autorzy mają jakiekolwiek dokumenty, że profesor, wiarygodne, rzeczywiście proponował rozbijać opozycję? Słyszeliście Państwo wystąpienie na ostatnim spotkaniu Sławomira Cenckiewicza, jak to profesor Kieżun w 1978 roku czytał Józefa Stalina. No, ja bardzo cytowałem, bardzo chciałbym, żeby te cytaty w końcu padły, bo ja mam, oczywiście przepraszam Państwa za pewien chaos wypowiedzi, ale Państwo macie okazję. Ja nie sądzę, żebym te odpowiedzi był w stanie tutaj uzyskać i zachęcam Państwa do następnego tekstu, który pewnie obszerny ukaże się w styczniu. No, są święta i różne rzeczy, więc nie dostałem odpowiedniej ilości miejsca wcześniej, więc nie mogłem tego zrobić wcześniej. Ale żebyście Państwo te pytania zadawali, tak? Żebyście Państwo te pytania zadawali, bo ja na razie nie mogę na nie uzyskać żadnej wiarygodnej odpowiedzi. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę, zaczynamy drugie 40 minut. Raz. Dobry wieczór Państwu, Piotr Wojciechowski. Będę się starał głośno mówić i trzymać mikrofon blisko. Nie za blisko, dobrze. Na wstępie, ponieważ organizator przydzielił nam obu tą samą ilość minut do wypowiedzi, to podział będzie następujący. Ja sformułuję pewien wstęp, będę posługiwał się pewnymi uogólnieniami, a potem oddam Sławomirowi Cenckiewiczowi głos, który odniesie się do precyzyjnie przez siebie zdefiniowanych kwestii i zarzutów formułowanych przez siedzącego tu obok Piotra Gontarczyka. Nie mieliśmy, proszę Państwa, wątpliwości, że trzeba się z Państwem spotkać. W ogóle, co do zasady. Przez szacunek dla Państwa, jak i przez szacunek do dążenia do prawdy. Natomiast tekst, z którym się zapoznaliśmy w zeszłym tygodniu, ten kubeł pomyj, ten poziom hejterstwa, który nam zafundowano ze strony Piotra Gontarczyka, wydawał się właściwie wystarczający do tego, żeby odmówić mu i przy nim dyskutowania na temat formułowanych przez niego zarzutów. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z taką sytuacją. Umarł... Jeszcze... Tak. Powtórzę to, co powiedziałem. Dla nas ta ilość inwektyw i epitetów formułowanych pod naszym adresem jest kubem pomyj. Powiem Państwu nawet więcej. Pamiętam czas z roku 2008, kiedy obaj panowie podpisali się, wydali książkę SB Lech Wałęsa i dokładnie tymi samymi zabiegami, czy też przez te same inwektywy byli obrażani przez środowiska, osobę, przedstawicieli władzy rządzącej, którym się ustalenia i akt oskarżenia wobec Lecha Wałęsy o współpracę z SB nie podobał. I właśnie dlatego, proszę Państwa, skończyła się tym tekstem możliwość, według wszelkiego prawdopodobieństwa, merytoryczna dyskusja na temat współpracy Witolda Kieżuna ze Służbą Bezpieczeństwa. Tekst Piotra Gontarczyka spowodował jedno, że ta strona, która jest wierna osobie Witolda Kieżuna, ma swojego arcybiskupa Wielgusa i nie przyjmie żadnych argumentów, chociaż one byłyby najbardziej proste, prostolinijne dowody przedstawione. Ten tekst to uczyni. Ja powiem więcej, proszę Państwa. Piotr Gontarczyk zaraz po publikacji naszego pierwotnego tekstu Tajemnica Tamizy powiedział mi coś takiego. Nie mieliście co do zasady prawa pisać o Kieżunie. Dlaczego? Bo macie taki, a nie inny stosunek. Nie ja, od razu mówię. Tu na tej sali też to, że tak powiem, przedstawiałem. Wobec Powstania Warszawskiego. I tak samo twierdzę, na takiej samej zasadzie i regule, że Piotr Gontarczyk ze względu na konflikt, jaki obserwujemy od lat, wzajemny między autorami książki SB Lech Wałęsa, nie powinien się sam powstrzymać od pisania krytycznych ocen wobec naszego tekstu o Witoldzie Kieżunie. Ale nie rozgrywajcie panowie jakiegoś wewnętrznego konfliktu, w ogóle nie ma nic wspólnego z Piotrem Kieżunem. Tak wolno, proszę Państwa. Ja mam do Państwa prośbę. Wyrażajcie... Proszę oddać minutę. Kobieta mnie uderzyła. Czy może Panie wyjdą? Chwilę. Moja prośba jest taka. Przepraszam. Proszę Państwa, może... Czy Panie mogą się uspokoić? Teraz... Czy panie chcą ten klub do końca skompromitować? No to proszę o spokój. Moja prośba jest tylko taka, nie powstrzymujcie się państwo od emocji, ale żeby te emocje były krótkie, żeby nie przeszkadzały w wykładzie, taki jaki on jest. Proszę cię, Piotrze. Dziękuję. Powtórzę to, co tutaj powtarzaliśmy i co zawarliśmy w naszym artykule. Nie ma między nami autorami, a profesorem Witoldem Kieżunem sporu co do charakteru jego relacji ze Służbą Bezpieczeństwa jako współpracy. To oświadczył nam profesor Kieżun w ostatnim przełomowym spotkaniu 17 września w godzinach wieczornych w jego mieszkaniu po 1,5-godzinnej rozmowie. Profesor Kieżun w następnych godzinach po publikacji tekstów w Tygodniku do Rzeczy podtrzymywał to oświadczenie, jeżeli państwo byli, jakby tu powiedzieć, uważnymi obserwatorami. Powiedział to na przykład podczas wywiadu dla portalu onet.pl. Dokonał zastrzeżenia związanego z tym, że ta współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa przebiegała pod kontrolą Amerykanów. Ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszej dyskusji. I to podtrzymujemy. Te najważniejsze ustalenia, że profesor Witold Kieżun był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Dobrze. To jest to. Druga kwestia jest taka, proszę państwa. Cokolwiek byśmy teraz nie napisali i odpowiedzieli jak najbardziej racjonalnie, co państwo macie dzisiaj możliwość zapoznania się z naszą odpowiedzią w formie skrótowej w bieżącym wydaniu Tygodnika do Rzeczy oraz na stronach internetowych Tygodnika do Rzeczy.pl w rozszerzonej wersji, punkt po punkcie odnoszący się do tez czy też formułowanych zarzutów przez Piotra Gontarczyka w zeszłotygodniowej publikacji nie będzie naszą odpowiedzią. To dzisiaj usłyszeliśmy. Nam trudno w ten sposób dyskutować. Tak? Trudno nam dyskutować. Punkt po punkcie. Odnoszący się do tych samych tutaj na prezentacji przedstawianych przez państwa quasi-dowodów. Nie jesteśmy w stanie i państwo także rozsądzić, bo my powtórzymy dokładnie główne tezy naszych artykułów, odpowiedzi, które dzisiaj państwo możecie się zapoznać w wersji rozszerzonej na stronie Tygodnika do Rzeczy.pl bądź skróconej w papierowym wydaniu. Punkt po punkcie. Do tak zwanej falsyfikacji, preparowania przez nas dokumentów, dopisywania, usuwania informacji z dokumentów, posługiwania się w sposób niedopuszczalny interpretacją. Problem polega tylko na tym, że Piotr Gontarczyk uciekł od podstawowego tematu opisania i rozsądzenia kwestii współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Witolda Kieżuna. Nie dotknął tego tematu. Nie chciał dotknąć tego tematu. Natomiast zajął się w sposób moim zdaniem nieuprawniony poprzez inwektywy, osobiste wycieczki, dehumanizowanie nas poprzez formułowanie wielokrotnie duet CIW autorów pierwotnego artykułu. I niestety my oczywiście będziemy na każde zaczepki odpowiadać merytorycznie w kolejnych wydaniach do rzeczy, a może książki o Witoldzie Kieżunie, a może jakiegoś insertu dla tygodnika, czy też na stronach społecznościowych, internetowych, ale ta dyskusja nigdy nie będzie, podobnie w sprawie arcybiskupa Wielgusa, rozsądzona w sposób racjonalny. A teraz dla państwa ciekawości Sławomir Cenckiewicz odniesie się do tego, co od razu mówię, uzna za istotne. Nie sądzę, żeby zaspokoił państwa całkowicie oczekiwania. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Ja chciałem tylko na początku powiedzieć, że nasz sekundant nie ustalił charakteru naszej wypowiedzi. To znaczy, to nie jest tak, że Piotr Gontarczyk przedstawił listę zarzutów i teraz nasz szef tutaj, który nas zaprosił, zobligował nas do tego, żebyśmy teraz na to wszystko odpowiadali, bo my zostaliśmy przez niego zobligowani do wolnej, swobodnej naszej wypowiedzi. My mamy, że tak powiem, swój autorski występ przed państwem przygotowany i chciałbym, żebyście to państwo uszanowali. Ja oczywiście się będę do niektórych z tych rzeczy odnosił, aczkolwiek chcę państwu powiedzieć, że Oczywiście taka dyskusja publiczna w ograniczonym czasie, jakby przez narzucenie teraz mi jakby charakteru mojej wypowiedzi, że ja mam tutaj odpowiadać na zarzuty Piotra Gontarczyka, rozumiem, że miało to nastąpić jakby w trzeciej czy drugiej części naszego spotkania, to znaczy najpierw Piotr Gontarczyk, potem Piotr Wojciechowski, potem ja, a później pytania do siebie, tak? Więc od tej uwagi chciałem zacząć. Druga kwestia. Szanowni Państwo, żeśmy napisali olbrzymią odpowiedź na wszystkie zarzuty, również te, które tutaj zostały ujęte przez Piotra Gontarczyka. W gruncie rzeczy on powtórzył to wszystko, co było w tekście jego sprzed tygodnia. Chciałbym też podkreślić to, że my chcielibyśmy, żebyście się Państwo przede wszystkim, poszukując tej odpowiedzi, odwoływali, zresztą to dotyczy również pana Piotra Gontarczyka, odwoływali się do tekstu, który w całości, w pełnej wersji, co jest zresztą zaznaczone w wersji papierowej, o czym warto było wcześniej wspomnieć, do tej wersji, która jest zawieszona na stronie Tygodnika do Rzeczy i dla wszystkich z Państwa jest po prostu teraz dostępna. Ja nie będę wyświetlał tutaj numerów kart, pokazywał na czym również polegają manipulacje Piotra Gontarczyka. Ja się tylko odwołam do kilku zaledwie kwestii, które on poruszył. 900 stron na przykład. On tutaj tak ładnie do Państwa mówił, wyliczając te strony. Chciałbym tylko zauważyć, że w pierwszym tekście sprzed tygodnia tam jest taka sugestia, że tych stron jest mniej niż dzisiaj Piotr Gontarczyk podał, bo dzisiaj mówi o tym, że tam ponad 700, prawda? Nie. Dobrze. Tych materiałów, ja powiem Państwu, tych materiałów jest około 900 albo nawet więcej. Ja tutaj wymieniam, mam przed sobą tekst, który Państwo też widzicie, co my żeśmy jakby zliczali, tak? Teczka personalna, ideczka pracy, akta paszportowe, których tutaj Piotr nie wymieniał, materiały opiniodawcze, wydruki ewidencyjne, dokumenty z LK, inne dokumenty rozrzucone w różnych sprawach operacyjnych i rozpracowaniach. No to wszystko trzeba oczywiście wziąć pod uwagę. Musicie też Państwo wiedzieć, że no siłą rzeczy każdy tekst na tego typu temat, on jest zawsze jakimś subiektywnym wyborem informacji, subiektywnym, znaczy naszym. My za to odpowiadamy oczywiście, co my Państwu chcemy zaprezentować jako reprezentatywne dla danej sprawy. Na przykład następna kwestia, którą dzisiaj tak pięknie Państwu opowiadał pan dr Piotr Gontarczyk, pokazywał Państwu taki dokument przerobiony później w donos TW Tamiza, prawda, na początku. I tam były te nazwiska tych profesorów, jego kontakty naukowe. Tam nawet taka chyba formuła pada w tym dokumencie. I mogliście Państwo usłyszeć bardzo jednoznaczną sugestię, że my żeśmy to zakwalifikowali jako donos agenturalny Witolda Kieżuna i tak żeśmy to Państwu zaprezentowali w tekście. Wiecie Państwo, ja trzymam przed sobą tekst, który my żeśmy napisali sprzed 3 miesięcy i czytam Państwu. Na początku maja 73, zgodnie ze złożoną w kwietniu obietnicą, Kieżun dostarczył Ślubowskiemu 6-stronicowe opracowanie na temat swoich kontaktów zagranicznych z obywatelami państw kapitalistycznych, które podzielił na rodzinne, naukowe, towarzyskie i tak dalej. My żeśmy nigdzie nie napisali, że to jest donos TW Tamiza i prosiłbym o to, żeby tutaj być precyzyjnym w kwalifikowaniu tych naszych przestępstw. To się pojawia dopiero później, bo później dopiero jest spotkanie z 17 maja, które jest odebrane przez kapitana Ślubowskiego jako spotkanie werbunkowe. W tekście Piotra Gontarczyka pojawia się jakiś zarzut, no dość niejasno sformułowany, żebyśmy stwierdzili o tym, jakby pan profesor Kieżun podpisał jakieś zobowiązanie do współpracy, zgodził się dobrowolnie na to, że będzie TW Tamizą, podczas gdy my żeśmy, co możecie Państwo przeczytać w naszym tekście, tym papierowym, dzisiejszym i tym w internecie, to akurat się pokrywa, napisaliśmy o tym, że tak sformułował ten pogląd kapitan Ślubowski, tak? I ja wielokrotnie już o tym mówiłem, że to był pewien wymuszony na Witoldzie Kieżunie, czy zakwalifikowany akt woli, który później przez praktykę dopiero stał się jakby z punktu widzenia służby bezpieczeństwa kontaktem z tajnym współpracownikiem regularnym, przekazywaniem informacji i tak dalej. Kwestia Żydów. Ja chciałem jeszcze do tego wrócić, bo tu się pojawił ten zarzut dotyczący pierwszego spotkania, podczas którego profesor opowiadał o poglądach profesora Langroda na temat osób pochodzenia żydowskiego. Ja tą sprawę w szczegółach rozwinąłem w tekście, który dzisiaj możecie Państwo przeczytać, a później jeszcze w tej wersji internetowej. Momencik, proszę bardzo. I Piotr Gontarczyk obśmiał nas, że jakby my gołosłownie twierdzimy, że posiłkowaliśmy się nie tylko doniesieniem agenturalnym, ale również relacją złożoną nam przez profesora Kieżuna. Państwu przeczytam. Żeby nie być gołosłownymi, przytaczamy pisemną relację, to jest bardzo ważne, pisemną relację złożoną nam przez profesora Kieżuna na temat tej właśnie rozmowy z funkcjonariuszem SB. Muszę Państwu tutaj wyjaśnić, my żeśmy pokazywali profesorowi dokumenty, między innymi ten z pierwszego spotkania, podczas którego on przekazał właśnie te informacje na temat kontaktów właśnie rodzinnych, towarzyskich czy naukowych Ślubowskiemu, jeszcze jako Witold Kieżun, prawda, tak był tylko uznawany. I co tutaj pan profesor Kieżun nam napisał? Ślubowski zaczął rozmowę od skargi na straszną sytuację, w jakiej znajdował się on i jego koledzy w okresie przed 1968 rokiem, kiedy w UB rządzili Żydzi. Bali się ich okrucieństwa, teraz to jest inna sytuacja. Wykonują swoją pracę w spokoju, zgodnie z zasadami prawa i kulturalnie się odnoszą do osób przesłuchiwanych. Tak? No mamy potwierdzenie dokładnie tego, co jest w artykule, że chodzi właśnie o tą kwestię przeszłości przestępczej wielu funkcjonariuszy UB pochodzenia żydowskiego. Rozbijanie opozycji, szanowni państwo. Zostało to dzisiaj powiedziane w taki sposób, jak my byśmy włożyli w usta Witolda Kieżuna to, co żeśmy zacytowali. Była mowa o tym, że to jest bardzo obszerny cytat, który my żeśmy włożyli w ustach, a on nie jest donosem, prawda? Potem dopiero mogliśmy usłyszeć tyradę na temat niewiarygodności tego materiału. Być może, tutaj oddaję Piotrowi pole do popisu, być może tak jest. Ja tego nie jestem w stanie na ten dzień dzisiaj Państwu objaśnić, ale chciałem zacytować. Najpierw od nas. Był tak zaniepokojony rozwojem ruchów antykomunistycznych, że w sierpniu 1977 roku zaproponował bezpiece skuteczniejszą metodę walki z opozycją. I teraz cytat. Pójście na represję, teraz od nas, miał tłumaczyć SB, dlatego że my żeśmy nie napisali tego, że on złożył taki donos i on tak napisał, tylko miał tłumaczyć SB, dlatego że nastąpiło tutaj rozróżnienie pomiędzy donosem złożonym na przykład w formie pisemnej, który był bardzo często przepisywany na maszynie przez oficerów SB, a tak zwanym donosem ze słów. Na tym dokumencie jest napisane, że to jest spotkanie z TW Tamiza, a później jest mowa o tym, że słowa są spisane ze słów, to znaczy mówione przez niego, a później z tego tworzy notatkę funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. I to jest tutaj podkreślone. To nie jest zarzut do nas. To nie jest zarzut do nas. Kwestia rozpracowania tak zwanego indywidualnego. Tu Piotr Gontarczyk się trochę śmiał z nas, że my żeśmy stwierdzili dzisiaj w tekście, że to owszem było rozpracowanie w okresie tak zwanej konspiracji młodych w Stronnictwie Demokratycznym, ale rzecz nie dotyczyła indywidualnego rozpracowania Witolda Kieżuna. Piotr Gontarczyk zapomniał, dla tych z Państwa, którzy nie czytali tego tekstu dzisiaj, tego nawet wydrukowanego w prasie, w wersji papierowej, zapomniał dodać, że my żeśmy widzieli akta sprawy operacyjnej, czy sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Młodzi. Ja się tym zajmowałem. To jest wielotomowy materiał. Zaręczam Państwa, Piotr Gontarczyk tych materiałów nie widział. Ale to jest pewien marginalny problem. I co z tych materiałów z rozpracowania operacyjnego Młodzi się wyłania? Otóż Witold Kieżun, Szanowni Państwo, nie był, czy mówiąc językiem SB, nie przechodził w materiałach SOR, kryptonim Młodzi, jako główny figurant sprawy. Chcę to bardzo wyraźnie tutaj powiedzieć. Mało tego. Szanowni Państwo, że nie był główną osobą rozpracowywaną w sprawie o kryptonimie Młodzi. Tam jest 5 czy 6 osób uznanych za głównych figurantów sprawy. Ja tylko Państwa proszę, że później, żebyście mi zadawali pytania, bo to trochę mnie wybija z rytmu. To jest jasne, dobrze. Jeśli rzecz dotyczy tylko precyzji, to proszę bardzo. Oczywiście. Innymi słowy, profesor Kieżun nie był głównym rozpracowywanym w tej sprawie, bym powiedział tak. Jest postacią z punktu widzenia całości sprawy drugo- czy trzecioplanową, aczkolwiek się w tej dokumentacji pojawia. Zresztą głównie tutaj jakby linkuje do kwestii, która się nie pojawiła dzisiaj w wystąpieniu, a tak mocno jest wybita w tekście pierwszym, to znaczy do roli tak zwanego tajnego współpracownika o pseudonimie Waldemar, na którą się tak chętnie właśnie Piotr Gontarczyk powoływał, nie znając w gruncie rzeczy sprawy w ogóle związanej z Waldemarem i relacji pomiędzy TW Waldemarem, który był dobrym kolegą profesora Kieżuna, chodzi tutaj o Zbigniewa Noska, działacza również Stronnictwa Demokratycznego od lat 60., a nawet znali się oczywiście jeszcze wcześniej, byli nawet przez krótko w tym samym oddziale Armii Krajowej. Mianowicie w jego donosach w sprawie kryptonim Młodzi czasami pojawia się Kieżun. Był nawet raz, o czym napisaliśmy dzisiaj w tekście, był również wezwany Witold Kieżun jakby w ramach kończenia tej sprawy o kryptonimie Młodzi na rozmowę ostrzegawczą przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, gdzie jest również sporządzona z tego notatka włożona do tych akt. Ale teraz, proszę Państwa, w tej sprawie, co jest kluczowe? Kluczowe jest to, że sprawa kryptonim Młodzi w momencie pozyskiwania profesora Witolda Kieżuna przez kapitana Ślubowskiego do współpracy agenturalnej jako Tamiza stała się pewnym problemem pomiędzy funkcjonariuszami SB a Witoldem Kieżunem. Profesor Kieżun złożył nam pisemną relację, w której dodaje do tego jeszcze inny element. Ona stała się pewną przeszkodą do tego, aby on uzyskał tytuł profesora. Najpierw nadzwyczajnego, a później belwederskiego. Kapitan Ślubowski w tej sytuacji zaproponował Kieżunowi sporządzenie pisemnej relacji na temat sprawy kryptonim Młodzi. To znaczy tego, nie tyle sprawy kryptonim Młodzi, co tej konspiracji młodych w Stronnictwie Demokratycznym, w którą miał być zaangażowany profesor Kieżun. Po co on od niego odebrał, czy prosił go o tą relację? Po to, żeby to zweryfikować z aktami, które już wtedy spoczywały w archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tak? Żeby tą relację jakby porównać z tym, co jest w tych materiałach. I tak się stało, wiecie Państwo, tak się stało. Profesor Kieżun złożył pisemną, jest w wersji pisemnej i maszynopisowej, ta relacja w aktach Tamiza. Zresztą, co ciekawe, szczególnie ciekawe, została na zasadzie doprecyzowania zarchiwizowana do tych wcześniej zarchiwizowanych jeszcze w końcu lat 60. materiałów o kryptonimie Młodzi, włożona po prostu tam jako taka relacja autorska profesora Kieżuna, że jakby inni funkcjonariusze kiedyś do niej wracali, to żeby wiedzieli, jak było naprawdę. Innymi słowy, chcę Państwu powiedzieć, że to była relacja, która znalazła pewne odzwierciedlenie w materiale źródłowym sprawy o kryptonimie Młodzi. Nie ma mowy o tym, żeby profesor Kieżun, przy czym jeszcze Państwu dodam, profesor Kieżun napisał, że nie miał nic wspólnego z tą konspiracją, tak? że owszem, był na pewnym etapie wykorzystywany przez tych kolegów, którzy w tą sprawę byli zaangażowani, ale generalnie nie był jednym z tych, którzy chcieli rzeczywiście obalić kierownictwo Stronnictwa Demokratycznego. Dla tych z Państwa, którzy się w ogóle tak szczegółowo pasjonują historią PRL, to jeszcze Państwu powiem, że ci konspiratorzy antykomunistyczni ze Stronnictwa Demokratycznego, rzekomi antykomunistyczni, mieli za patrona Leona Haina, oddelegowanego przez PPR jeszcze w 40-tych latach do Stronnictwa Demokratycznego, no, jako swojego agenta za patrona, prawda? Taka to była konspiracja, aczkolwiek rzeczywiście Leon Hain później popadł w pewien konflikt z władzami i rzeczywiście jego działalność związana właśnie ze Stronnictwem Demokratycznym, gdzie on był członkiem Centralnego Komitetu SD, mogła budzić pewne kontrowersje w aparacie partyjnym czy nawet służbie bezpieczeństwa. Na końcu pojawiła się taka sugestia, że ten Stalin to jest przeze mnie wymyślony. I chcę powiedzieć coś takiego. Z tekstu Piotra Gontarczyka, ale również z jego kilku wypowiedzi, również tej dzisiejszej, wynika, że niestety Piotr Gontarczyk nie czytał bardzo obszernego tekstu, który my napisaliśmy o Witoldzie Kieżunie, albo inaczej, o życiu jawnym Witolda Kieżuna. Ja naprawdę przebiłem się, zachęcam do tego Państwa, Pana Piotra Gontarczyka, przebiłem się przez kilkadziesiąt prac wydanych w okresie Polski Ludowej przez profesora Kieżuna i znalazłem rzeczywiście pracę, w której on, w jakim kontekście, żeby to później nie zostało jakby zmanipulowane przed Państwem, w kontekście kontroli pracy, po prostu cytuję Stalina, rzeczywiście, w końcu lat 70. Obszerny cytat z tego. Państwo macie tutaj sprzęt z łączem internetowym, możecie wszystko to sobie po prostu teraz odtworzyć ze strony niezależna.pl, gdzie to wszystko jest. Że nie, no możecie Państwo mi teraz... No, dobrze, jak mi Państwo dacie możliwość, to ja bardzo chętnie w przerwie, żeby nie robić takiej sytuacji, nie znaleźć się w takiej sytuacji jak Piotr Gontarczyk, że będę teraz nerwowo szukał po prostu tego materiału, ale ja w przerwie obiecuję Państwu, że ja to pokażę. Książka, nie chcę teraz Państwa wprowadzać w błąd, no bo pamięć ludzka jest zawodna, ale książka chyba nosi tytuł Elementy socjalistycznego zarządzania, tak mi się wydaje. Pokazywałem ją ostatnio Państwu. No tu jest cały, wiecie Państwo, tu się pojawił, ja już chcę kończyć, bo mam coś innego autorskiego jeszcze przygotowane i nie wiem, czy starczy mi czas, jeśli nasz sekundant by mógł powiedzieć... 11. No to nie jest źle. Ja chciałem powiedzieć, że ja na te sprawy, które uważam za marginalne, czyli dyskusje o tym, że tam są błędy w tych dokumentach służby bezpieczeństwa, że one są przez to niewiarygodne. Ja po prostu Państwu jakby to, zostawiam się do tego, nie będę ustosunkowywał, bo wielokrotnie razem z Piotrem Gontarczykiem dokładnie na te kwestie odpowiadałem chociażby w okolicach roku 2008, czerwca, kiedy te same zarzuty się pojawiały wobec tekstów. Pamiętam na przykład taką dyskusję o tym, jak Lech Wałęsa mówił, no, w donosie jest Wałęsa, no to nie jestem ja, prawda? I my żeśmy, pamiętam, tłumaczyli, że no jak jest Wałęsa, no to przecież tam funkcjonariusz SB przepisując na maszynie, co również mogliście Państwo dzisiaj usłyszeć, czy we Frondzie, w takim świetnym wywiadzie Piotra Gontarczyka, o tym, że jak jest maszynopis, to donos przepisany na maszynie przez funkcjonariusza SB, to trzeba być raczej wobec tego ostrożnym. Dobrze, jeśli Państwo pozwolicie, mam pewnie z 9 minut, to ja Państwu zaprezentuję to, z czym do Państwa przyszedłem. Tak, chciałem Państwu zaprezentować kilka takich paneli, w których będę się posługiwał cytatami z Piotra Gontarczyka, które zobrazują państwo jakby podwójne standardy, podwójną etykę naukową związaną z jego przeszłością naukową, którą ja bardzo cenię, wiele jej zawdzięczam, i z tym, co obecnie Piotr Gontarczyk mówi na temat sprawy Witolda Kieżuna. Właśnie w kontekście sprawy Kieżuna chcę o tym mówić. Tu ktoś powiedział, że w przeszłości był, pan chyba takie coś rzucił. Ja chciałem tylko powiedzieć, chociaż nie chcę absolutnie jakby sprowadzać sprawy do konfliktu między Piotrem Gontarczykiem a mną, ale chcę tylko powiedzieć, że wielokrotnie to Piotr Gontarczyk kwestionował moje kompetencje naukowe, mówiąc o tym, że ja jestem na jakiejś, powiedział, równi pochyłej od momentu, kiedy, jak rozumiem, nie wiem, z nim nie pracuję w duecie naukowym. Ja rozumiem. To przepraszam bardzo, ale... Dobrze. I chciałem... Sławomir mówi w czasie, który został dla niego przeznaczony, no i proszę doczekać do końca. Państwu to się oczywiście, czy części z państwa może się to nie podobać, ja rozumiem, ale ja mam wolność wypowiedzi i o to myślę, żeśmy walczyli, tak. Więc tak, najpierw o wiarygodności dokumentów SB i fikcyjnej rejestracji agenturalnej w 2006 roku w kontekście Zyty Gilowskiej. Przede wszystkim warto wspomnieć, że linia obrony przyjęta przez kapitana Wieczorka, zarejestrowałem panią Gilowską, żeby ją chronić za wiedzą przełożonego, okazała się niezbyt wiarygodna. Przełożony Wieczorka, który miał zaakceptować fikcyjny werbunek, nazwał historykę wierutnym kłamstwem. Ponadto dodał, że nigdy nie spotkał się z fikcyjnymi rejestracjami. Zarówno on, jak i inni funkcjonariusze SB jednoznacznie stwierdzili, że taka rejestracja Gilowskiej jako TW byłaby nonsensem. Zupełnie wystarczyłoby, gdyby Wieczorek zarejestrował Gilowską w znacznie niższej kategorii zabezpieczenia operacyjne. Warto również zauważyć, że gdyby rzeczywiście kapitan Wieczorek chciał chronić panią profesor przed zainteresowaniem innych pionów SB, to rejestrując ją jako tajnego współpracownika, uczyniłby krok dokładnie przeciwny do zamierzonego. Dalej. Pozyskaniem tak cennego agenta, tu podkreślam państwu, jak pracownik naukowy wyższej uczelni, mogłyby zainteresować się piony zwalczające opozycję i spowodować przekazanie Beaty, to pseudonim Gilowskiej, na kontakt innej jednostki. To zdemaskowałoby oszustwo. Tylko drobiazgiem w tej historii jest fakt, że nie było potrzeby chronienia pani profesor przed innymi jednostkami SB, bo nikt się nią nie interesował. Wprowadzenie do ewidencji fikcyjnego TW było więc niesłychanie ryzykowne i groziło natychmiastową dekonspiracją. Oficerowie SB mieli wysokie pensje, stanowiska oficerskie i ogromną wiedzę. Należeli do uprzywilejowanej kasty, która dawała im wysoką, jak na ich wykształcenie, pozycję społeczną i poczucie przynależności do elity. O żadnym fikcyjnym rejestrowaniu agentów nie mogło być nawet mowy. Do wygrania było niewiele, do stracenia wszystko, za fałszowanie dokumentów groziło wydalenie ze służby i kara bezwarunkowego więzienia. Tak, to już pominę dla skrócenia. A może nie. Tak czy owak, mylą się ci, którzy twierdzą, że orzeczenie w sprawie Zyty Gilowskiej będzie miało wpływ na ocenę wartości dokumentów SB. Ich wiarygodności nie kwestionuje dziś żaden poważny historyk. Zapewne nie zakwestionuje ich w przyszłości bez względu na orzeczenie w opisywanej tu sprawie i bez względu na wyniki kolejnych sądowych orzeczeń i wyroków. A i sąd lustracyjny nie jest tu żadną instancją ostateczną. Wszystkich i wszystko na koniec oceni historia. Piotr Gontarczyk, wyrok wyda historia, a nie sąd. Życie Warszawy 2006. I w 2014 w kontekście Witolda Kieżuna. Cytują notatki SB, o których z innych dokumentów wiadomo, że fałszowały rzeczywistość. Całkowicie nieszkodliwe dokumenty, jak na przykład opis swoich kontaktów zagranicznych czy planów naukowych, funkcjonariusze SB przerabiali. Potrafili je przepisać na maszynie i przerobić na doniesienia agenturalne podpisane przez TW Tamiza. Część materiałów jest niewątpliwie dorobiona Kieżunowi przez kapitana Ślubowskiego z SB. Trzeba jasno pokazać, co mówił profesor, co dorobiło do tego SB, jaka jest wartość materiałów, co zawierają. To jest wywiad Piotra Gontarczyka dla Frondy. Dalej. Niezbędne byłoby tu dokonanie ważnych ustaleń historycznych, konfrontacji dokumentów z bohaterami tych wydarzeń i, co bardzo ważne, także sięgnięcie po opinię grafologa. Następna sprawa. O empatii, pokazywaniu dokumentów i wieku opisywanej osoby w 2006 roku w kontekście Ryszarda Rajfa. Namawiałem go też, kompletnie nieskutecznie, na szczerą i rzeczową rozmowę. W czasie spotkania pokazałem mu niektóre dokumenty. Tak? Były zarzuty, że my nie pokazaliśmy wszystkich dokumentów. Piotr Gontarczyk, druga twarz kapitana Jacka, Gazeta Polska, 23 sierpień 2006. Ryszard Rajf zmarł po długiej chorobie w dniu 9 grudnia 2007. Dalej. Pan Piotr Gontarczyk nie chce uznać, że gdy stanęliśmy w obliczu dziesięcioleci sowieckiej kontroli, kapitan Jacek, aby być wierny ideałom sprawy narodowej, musiał się zmienić w obywatela Ryszarda Rajfa. Zarzuca mi polemista znowu, udając, że nie rozumie treści moich artykułów. Powtórzę więc po raz drugi. Nie chodzi mi o obywatela Ryszarda Rajfa. Chodzi mi o to, co w PRL zostało z dawnych bohaterów, w tym także kawalera Virtuti Militari, kapitana Jacka. Dokładnie tak samo dzisiaj uważamy. W 2014 roku w kontekście Witolda Kieżuna. Bardzo to wszystko przeżył. Jak on mógł się bronić, jeśli nie miał dokumentów? Dobrze wiedział, że w tym, co o nim napisano, wszystko jest nie tak, ale nie miał możliwości rzetelnie się do tego ustosunkować. Nawet gdyby te dokumenty miał, to też by sobie chyba nie poradził, bo jest wybitnym fachowcem, ale w innej dziedzinie. Tak? To znaczy w sprawie Ryszarda Rajfa można było pisać, można było pokazywać część dokumentów, a w tej sprawie jest inaczej. To jest podwójna etyka. Pod koniec ziemskiej drogi bohatera kolejni dziennikarze, tych też warto opisać, pozbawiali go godności, dorobku naukowego, nawet bohaterstwa z powstania. Dokładnie jak w sprawie Rajfa. Proszę bardzo. O ocenie szkodliwości donosów w 2002 roku w kontekście Mariana Jurczyka i w kontekście dzisiejszych wypowiedzi. I tekstu sprzed tygodnia zwłaszcza. Trzeba wspomnieć, iż orzekanie, która informacja jest wartościowa z perspektywy lat, jest często niemożliwe. SB zbierała również dane o nastrojach społecznych, a z pozoru błahe informacje mogły być z powodzeniem wykorzystywane w pracy operacyjnej. Dysponując nawet banalnymi, z pozoru niegroźnymi, dostarczonymi przez sieć TW informacjami na temat jakiejś osoby, oficer SB mógł wykorzystać, chociażby pokazując przed tą osobą Służbę Bezpieczeństwa jako instytucję wszechwiedzącą. Nieopatrzne zdanie na temat tego, że ktoś często przesiaduje z kolegami, a rzadziej z kobietami, mogło naprowadzić SB na fakt, iż ktoś jest homoseksualistą i tym samym dopomóc w uzyskiwaniu przydatnych w szantażu materiałów kompromitujących. Najważniejsze jest tu jednak to, iż samo dociekanie, czy przekazana informacja była wartościowa, czy nie, jest wymysłem sądu, który nie miał do tego rodzaju dociekań żadnych podstaw prawnych. Piotr Gontarczyk, pseudonim Święty, Rzeczpospolita, później pełna wersja w książce. I w kontekście Witolda Kieżuna. Kieżun od początku wymigiwał się od informowania o koledze. Mówił rzeczy nieprawdziwe lub niewiele warte. Tak tworzonych ofiar Kieżuna, osób, o których w aktach są informacje nieprzydatne SB lub wręcz odciągające jej uwagę, można wyliczyć więcej. Tutaj warto opisać, po co Kieżunowi była gra z SB. Piotr Gontarczyk, zakłamana lustracja w sieci sprzed tygodnia. I dalej. Można i trzeba iść dalej. Zobaczyć, jaka to była gra, jakie kłamstwa, wymijające odpowiedzi, no i gdzie profesor mógł popełnić błąd. Teraz okładka z 2008 roku z Lechem Wałęsą, to jest okładka wprost, jak Państwo widzicie, z 2008. Cytaty z naszego wspólnego tekstu. Bolek jest współpracownikiem aktywnym. Dzisiaj wiadomo, że TW pseudonim Bolek przyczynił się do tego, że wielu z tych osób dotknęły represje ze strony SB. Punktualny, groźny i posłuszny. Na podstawie donosów TW pseudonim Bolek. I w sprawie Witolda Kieżuna. Poświęcono mu okładkę, a w środku w jego kontekście padły słowo donosicielstwo i zdrada. Tutaj jeszcze chciałem, wiecie Państwo, wspomnieć o tym słowie zdrada, bo ja może mam złe przeszukiwarki, już kończę, tak. Ale to słowo zdrada w naszym tekście, czy w naszych obu tekstach nie padło. Natomiast ta kwestia okładki, to też zauważcie Państwo, tu twarzy Witolda Kieżuna nie ma i porównajcie ją z tym, co było wcześniej. Ale za to macie Państwo tutaj okładkę, którą Piotr Gontarczyk umieścił na swojej książce, zresztą ciekawej, o tajnym współpracowniku świętym, czyli o Marianie Jurczyku. Fotografia przedstawia Mariana Jurczyka z obozu internowania w 1982 roku. Tak? Widzicie Państwo, on jest w jakiejś piżamie, tak? Stoi z kolegami. Zresztą koledzy mieli o to szereg pretensji do tej okładki. A Marian Jurczyk był tajnym współpracownikiem SB, pseudonim Święty, w latach 77-78. Kto manipuluje okładkami? I dalej. Proszę bardzo. W celu rozpracowania Mariana Jurczyka, w celu rozpracowania Mariana Jurczyka, wówczas już działacza Solidarności, założono sprawę operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Nawiedzony, prowadzoną do roku 90. W teczce tej sprawy znajduje się kilka dokumentów dotyczących TW Święty. Zobowiązanie do współpracy, pokwitowania, przyjęcia 1000 złotych i pisemne informacje. Akt wytworzonych w latach 80-90 nie ma w niej prawie wcale. Można przypuszczać, iż zostały one wyczyszczone przez SB. Co w nich naprawdę było, stwierdzić dziś nie sposób, a dotyczące tej kwestii oświadczenia samego zainteresowanego z racji treści złożonego przez niego oświadczenia lustracyjnego mogą być traktowane jako niewiarygodne. I tutaj sam fakt, iż sprawa Nawiedzony miała charakter sprawy operacyjnego rozpracowania, niczego nie przesądza. Zdarzało się bowiem, iż dla lepszej konspiracji źródła w ramach tego typu spraw prowadzono szczególnie cennych agentów Służby Bezpieczeństwa. Tylko na jakiej podstawie jest to zdanie? Dziękuję bardzo. Pięć minut riposty dla Piotra Gontarczyka. Więc ja mogę tylko bardzo serdecznie podziękować kolegom, że poświęcili mi tyle miejsca i popularyzacji mojego dorobku naukowego. Oczywiście nie będę się wciągał w tego typu rozmowę. Powiem tylko Państwu, że to były cytaty z bardzo różnych porządków. Był porządek naukowy, i obok niego to, co robi sąd lustracyjny, czasami no, robiąc rzeczy zupełnie niebywałe z aktami. Więc ja zawsze stałem na porządku takim, że badamy coś naukowo, a sąd lustracyjny jest dla mnie instytucją niewiarygodną i tutaj jakby zdania nie zmienię. To jest wiele rzeczy, których ja Państwu nie będę się ustosunkowywał, to jest na oddzielną debatę. Wracamy do Kieżuna. Więc tak, no wyłowiłem z tego referatu 4 rzeczy, które dotyczą interesujących nam tematów, więc autor odczytał fragment tych swoich, opinii rzekomych profesora i stwierdził, że nigdzie nie stwierdził, że to są doniesienia TW Tamiza, tak? Pamiętacie to Państwo, tak? Tytuł podrozdziału jest Tamiza w cudzysłowie. To nie zasugerowali nawet, że to są doniesienia agenturalne, proszę Państwa. Nie zasugerowali nawet. Drugi element, Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że on mówiąc te 900 stron, no to nie mieli tam akta paszportowe i tak dalej, i tak dalej. Ja może odczytam fragment, bo w dalszym ciągu mamy kłopoty z tą matematyką i ja chciałbym o coś zapytać, więc przeczytam. Jego teczkę personalną, 2 teczki pracy wypełnia blisko 900 stron dokumentów. No nie akta paszportowe i różne inne rzeczy, tak? Tak? To słyszeliście Państwo. Możecie skonfrontować, tak? Ten element. Co jeszcze wyłapałem? Pisemna relacja Langroda przekonywał kolega Sławek, że jakby upoważniało go to do tego, co napisali o profesorze, to także ustna relacja, którą uzyskali w sprawie tej rozmowy od profesora, tak? No dobra, tylko czy to upoważnia do tego, żeby wyciąć z dokumentu słowa, które w ogóle do profesora nie należą i przypisać mu w tym tekście. Jaka relacja do takiego sposobu pracy z aktami upoważnia? Żadna, proszę Państwa, żadna. Sprawa oświadczenia, że tam profesor prawda, jakby wyparł się z tej swojej działalności SD, co jest traktowane jako tutaj wiarygodna sprawa. No sytuacja jest, proszę Państwa, zero-jedynkowa. Każdy historyk Państwu pracujący z aktami z SB i jakby analizujący sposób pracy z agenturą opowie jednej rzeczy. O co chodziło? Chodziło o to, że Ślubowski grał przed profesorem takiego fajnego gościa pod tytułem mamy tam na was jakieś materiały, to wy napiszcie oświadczenie w tej sprawie, że nic nie było, prawda, i my to wrzucimy do akt i w ten sposób ja panu pomogę, prawda. To jest taki klasyczny numer. Ta cała historia, którą powiedział Sławomir Cenckiewicz, że to w jakikolwiek sposób weryfikowano i tak dalej, to jest wszystko nieprawda. To jest wszystko nieprawda. Wzięto to i wysłano do archiwum, bo to nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Więc no niestety w dalszym ciągu nie uzyskuję żadnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że Państwo w pytaniach coś uzyskacie, ale No tutaj przynajmniej w tej kwestii jesteśmy bliżej prawdy, tak? Bo to mniej więcej zgodziliśmy się, że o to chodzi. Tak? Elementy socjalistycznej nauki i organizacji zarządu. Przeczytam cytat. Było to zgodne z tezą tak dalej, który koncepcję lekkiego nadzoru warunkował poziomem kadry pracowniczej. Pisał on, podporządkowanie w warunkach idealnej świadomości i karności uczestników wspólnej pracy może raczej przypominać delikatne kierowanie dyrygenta. Tak, i wiecie Państwo, nic nie wnoszące do sprawy cytat, do tej książki profesora Kieżuna. On się bardzo sprytnie posługiwał tym autorem. Dam Państwu za chwilę tego dowody. To jest Lenin. Jest różnica, nie? Stalin, Lenin, wszystko jedno. Jak sprytnie, no nie, właśnie nie ma. Jak sprytnie profesor w innych miejscach używał tego Lenina w tej książce, to ja Państwu odczytam. Może tutaj. Bardzo sprytnie, no to jest jednak świetny gość, wiedział jak to robić i bardzo chętnie korzystał z Lenina, więc... Tak, potrzebne nam są nie nowe dekrety, nie nowe instytucje, nie nowe sposoby walki. Potrzebna nam jest kontrola przydatności ludzi, kontrola faktycznego wykonywania i tak dalej. My wszyscy, którzy prowadzicie wszystkie te komisje, narady, rozmowy i zwykłej roboty nie wykonujecie. Czyli to jest po prostu krytyka biurokracji i socjalizmu, realnego socjalizmu metodami, cytatami z Lenina. Fajny numer. Proszę Państwa, przeczytałem z dużymi oczami, bo to był bardzo fajny krytyk socjalizmu, realnego socjalizmu. No i kto mógł zrobić cokolwiek, jak on to robił Leninem? Tak? Jeszcze jedno. O, proszę Państwa, to jest jeden z moich ulubionych cytatów. Bank Państwa, tego kolaboranta Kieżuna, Bank Państwa teraz równa się zabawa w biurokratyczne przepisywanie papierków. Oto macie prawdę, jeżeli chcecie znać prawdę, a nie słodziutko urzędniczo-komunistyczną blagę, którą was wszyscy karmią jako dygnitarza. Mistrzostwo świata, proszę Państwa. Takich cytatów z profesora można tutaj znaleźć w 1978 roku. Sławomir Cenckiewicz odsyła do Państwa. Jak będzie tam Stalin, to powiem, że się myliłem. Na razie nie. Co do jeszcze dwóch kwestii, jestem winien Piotrowi, bo to Piotr zgłaszał przeprosiny. Pisałem duet CIW, ponieważ, proszę Państwa, no zwyczajnie miałem do napisania o tym artykule no 50-60 błędów złapałem przy pierwszym czytaniu akt, proszę Państwa, no już o tym mówiłem, tak? 20-30 pisałem, drugi będzie drugą transzą. Tygodnik ma swoje wymogi i maksymalnie ograniczano mnie. Pewne cytaty i pewne fragmenty mogłem zamieścić, innych nie zamieszczałem. O coś walczyłem, coś wstawiłem niepotrzebnie, wysuwałem potem, no i tak, to była walka, tak? To była walka. I stąd wpadła redakcja na pomysł, żeby pisać CIW, tak? Jeżeli uważasz to, Piotrze, za dehumanizację, to ja bardzo przepraszam, to było tylko inna kwestia. A propos, ostatnia rzecz, proszę Państwa, zarzucono mi, że ja się posługuję inwektywami, które nas obrzucano w 2008 roku, jak wydaliśmy razem Lecha Wałęsę. Przypominacie to sobie Państwo? No to ja Państwu coś przeczytam. Dzisiaj o mnie napisano to do rzeczy. Gontarczyk nie pisze książek historycznych, tylko pamflety, mówią naukowcy. Wedle niego wszyscy komuniści to degeneraci, a Żydzi w dużym stopniu sami ponoszą winę za antysemityzm. Gontarczyk, maczuga na komunistów, Gazeta Wyborcza, 21 czerwca 2008 roku. I proszę Państwa, a w następnym zdaniu, co autorzy napisali, no to jest po prostu coś, co będę sobie chyba dzieciom pokazywał. Dzisiaj Gontarczyk zamienia się miejscami z Wojciechem Czuchnowskim. A ten cytat wyżej to jest artykuł o mnie Wojciecha Czuchnowskiego. Ja naprawdę, proszę Państwa, pociągnijcie Państwo te pytania, bo ja nie usłyszałem żadnej odpowiedzi na ten. Jeżeli powiedziałem, tu nie jestem pewien, książkę dostałem niedawno, przeproszę publicznie, nie ma sprawy. Natomiast jeżeli Państwo jesteście w stanie jakieś odpowiedzi na te pytania uzyskać, no to ja bardzo chętnie bym usłyszał tak Państwa odpowiedzi. Dziękuję bardzo, przepraszam, że przekroczyłem czas. Panowie, rozumiem, poniżej 5 minut. Nie, już nie. Nie, było powiedziane, że był jednak Lenin, że ten Lenin lepszy od Stalina. No to proszę, w lapidarny sposób ujął istotę kontroli socjalistycznej Stalin, pisząc, że Najważniejszą rzeczą jest nie łapanie poszczególnych przestępców, lecz poznawanie rewidowanych instytucji, wnikliwe i poważne zapoznanie się z nimi, poznawanie ich wad i zalet oraz posuwanie naprzód sprawy doskonalenia tych instytucji. Te teoryty... Jak? No o kontroli, to powiedziałem. Nadzór nad pracownikami. Nie, mówię o kontroli. Dobrze, no strona 43, Stalin, dzieła, tom 4, Warszawa, 51. Wobec tego, teraz... przepraszam, panowie mieli rację, ja się w tej kwestii myliłem. Bardzo przepraszam. Dobrze, ja chciałem tylko o tych 900 stronach. Rzeczywiście Piotr zacytował tutaj fragment o tym, gdzie te 900 stron zostało zredukowane do tych teczek w nawiasie. Na początku tekstu, co zresztą Piotr tydzień temu obśmiał, wymieniamy po przecinku wszystko, co żeśmy widzieli, pisząc ten nasz tekst. Tak? I chciałem do tego jakby w ten sposób na to odpowiedzieć. Być może tam rzeczywiście należało to wszystko jeszcze raz powtórzyć w tym nawiasie. Ja mam tylko jedną prośbę do Piotra, czy jedno pytanie, no bo ten boks w zasadzie do niczego nie prowadzi. Tak, i pewnie nie zaprowadzi nas do niczego. Ja chciałem tylko zapytać o jedną kwestię, mianowicie tego atomowego szpiega. No bo dzisiaj redakcja w sieci w dość kuriozalnym tekście napisała, że Piotrowi Gontarczykowi redakcja dopisała cały pasus na temat mojej książki Atomowy szpieg. Tydzień temu Piotr Gontarczyk przepraszał mnie za to, co napisał w tym tekście o atomowym szpiegu. I chciałem zapytać, czy to ty napisałeś ten fragment tekstu, czy oni ci... Nie, to się pojawiło jednak w tym tekście Piotra Gontarczyka. Czy oni ci dopisali ten fragment? Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Opowiem Państwu tą historię. To jest tak, że... No ja tak Państwu opowiadałem, walczyliśmy o każdy metr, prawda? I no oczywiście ta relacja, którą Państwo... Okej, super. Super, bardzo dziękuję. Mieliście panowie rację, za to muszę niestety przeprosić. Druga sprawa, to ta książka, o co chodzi? Chodzi o to, proszę Państwa, że no walczyliśmy jakby o każdy metr, tak, żeby więcej argumentów można było włożyć jakby. No jedne fragmenty były wycofywane, drugie fragmenty były wkładane. Za którymś razem jako sprawę niezwiązaną do końca z tematem, a bardzo trudną, którą źle wytłumaczyłem, po prostu prosiłem o usunięcie redakcji. Ona nie została usunięta, to są dwie uwagi o książce Atomowy szpieg. Państwo sobie sami wyrobicie opinię, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób związane z tematem. No więc było tak, wszyscy oni, to są te dwa fragmenty sporne, tak? Nie macie Państwo tego. Wszyscy oni z przekonaniem mówili o zwerbowaniu Kuklińskiego przez CIA w Wietnamie już w latach 90. i snuli związane z tym hipotezy. Zdanie dwuznaczne, tak? Bo można w dobrej wierze poprzeczytać, że chodzi o to, że te relacje są z tych lat 90., a wprost jak się czyta, to wychodzi, że w latach 90. jest ten Wietnam, prawda? Drugi fragment ze strony 72, w 6. dniu wojny w ramach współdziałania i tak dalej, że chodziło, że z 6 dywizji powietrzno-desantowych z Krakowa i 7 dywizji powietrzno-desantowych z Gdańska. No to był taki trochę przytyk niezrozumiały jakby dla czytelnika warsztatowy, dlatego ja go usunąłem. W pierwszym miejscu, tylko nie było miejsca. Chciałem powiedzieć, że po prostu trzeba pisać po polsku, to wtedy się nie ma problemu z odbiorem swojej książki, a w drugim, jeżeli się pisze głupstwa przepisywane z cudzej książki, to się jednak daje przepis rzeczowy. Uznałem, autorzy mnie tam odsyłali gdzieś do jakichś aneksów i w ogóle. Tu powinien przepis rzeszowy, koniec. Zamiast jakby wieszać w internecie jakieś oświadczenia, czy pisać jakieś skargi i w ogóle trzeba było po prostu warsztatowo nie popełniać takich błędów i nikt by nie miał problemu. Powiem Państwu, bo to jest ważne, jak już rozmawiamy takimi metodami, dlaczego Sławomira Cenckiewicza przeprosiłem. No i byłem taki trochę bardzo zdenerwowany po tym całym spotkaniu w telewizji, którym poniosły mnie nerwy. Myślę, że no muszę o tym powiedzieć, chociaż nie chciałem, ale skoro tak rozmawiamy, to będziemy rozmawiali o wszystkim. Otóż, proszę Państwa, chciałem jak najszybciej to spotkanie zakończyć, chciałem je mieć za sobą. Powiedziałem machając rękami, jeżeli popełniłem jakiś błąd, to za wszystko przeproszę, przepraszam i w ogóle nie ma, nie chciałem rozmawiać po prostu. Problem polegał na tym, że w trakcie tego spotkania, tu słuchajcie Państwo uważnie, bardzo proszę, w trakcie tego spotkania jeden z siedzących panów zwrócił się do mnie następującymi słowy. Gdybyś miał dzieci, których nie masz, to byś to i tak dalej, i tak dalej. Powiem Państwu, o co chodzi. Obydwaj panowie pracowali z moją żoną. Z racji bliskiej współpracy ze Sławomirem Cenckiewiczem znaliśmy wiele swoich trosk i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo było powszechnie wówczas, gdzie żona pracowała i ja, wiadomo, że się obydwoje leczymy i raczej nie będziemy mieć biologicznych dzieci. Wiecie Państwo, no, na taki tekst w publicznej telewizji, czy ja mam dzieci, czy nie, muszę Państwu powiedzieć, że jakby zostałem kompletnie zbity z pantałyku i ja bym chciał, żeby Państwo powiedzieli, no może rzeczywiście przypadkiem kolega rzucił, że gdybym miał dzieci, których tam nie mam, coś w tym stylu. Czy może jest to pewna kontynuacja pomiędzy dyskusją z Lechem Wałęsą poprzez obyczajówkę, z jego żoną poprzez całą rodzinę półkryminalną tam gdzieś opisywaną lub z profesorem Kieżunem o opisanie problemów medycznych jego syna. Czyli być może się mylę, czy nie, ale przeprosiłem wtedy, chcąc mieć to wszystko za sobą i rozmowę z panami ze wszech miar. Dziękuję uprzejmie. Chwilę. Jeśli można... Ja tylko jedno zdanie. Jedno zdanie. Jedno zdanie tutaj... Jedno zdanie, szanowni państwo... Przepraszam, skończę tylko dowód naukowy. Niestety w tej kwestii panowie też się mylili. Mam córkę fajną, 3-letnią, adoptowaną i bardzo się z niej cieszę. Tak, tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Wiecie państwo, jak Piotr rzeczywiście coś takiego powiedział do Piotra Gontarczyka, to ja od razu powiedziałem, ma dziecko. I to warto było, i to było na antenie po prostu, warto było o tym też wspomnieć. Dobrze, jeśli można, teraz Państwo, chwilę, zaraz puścimy mikrofon. Moja propozycja jest taka. Powiedział Piotr Gontarczyk, jeśli Pani nie słyszała, że to jest jego tekst, który nie spodobał mu się, nie udał, poprosił o usunięcie, redakcja nie usunęła. Tak? Tak, Sławku, tak Piotr powiedział. Dzisiaj jest napisane, że to jest nie jego tekst. Aha. Sławek, Piotr tak cytuję go tylko. Chwilę, chwilę, spokojnie. Ponieważ jest bardzo dużo Państwa chce zabrać głos, moja propozycja, macie 40 minut, jest taka. Puśćmy te wypowiedzi, tak jak są po całej sali, żeby każdy zdążył, ale prośba o niedługie wypowiedzi. Jeśli tam będą pytania, to panowie je zapiszą i tak po 25 minutach oddamy głos do odpowiedzi autorskich. Znaczy jak ktoś pyta pana Cenckiewicza, pan Cenckiewicz odpowiada. Puśćmy to po rzędach spokojnie. Wiesław Abraham. Dzisiaj myślę, że sukces odniosła na tej sali SBcja po raz kolejny, bo poróżniła wybitnych badaczy. Naprawdę biliście się panowie o drobiazgi, o takie imponderabilia zupełne, nieistotne. Cenię wszystkich panów jako autorów różnych prac historycznych, ale dzisiaj no po prostu blamaż kompletny. I teraz jeszcze zapytam się jedno, czy pamiętacie, jakie były losy teczek? Część najważniejszych spalono, pozostałymi manipulowano, przepisywano, dodawano karty, wyrywano karty. Całe teczki czyszczono, na przykład teczka Bolka, jak była wyczyszczona przez tego szy. No, panowie, bądźmy trochę realistami. Te teczki były setki razy wałkowane przez specjalistów. Nie no, pytanie jest jedno, to jest krótki komentarz po prostu, czy warto się bić o rzeczy, które wiadomo, że w wielu przypadkach były wcześniej sprytnie zamanipulowane, że były po prostu fałszowane. Przecież fałszywka jest rzeczą normalną. Dziękuję bardzo. Więc proszę Państwa, no dziękuję bardzo, że tutaj mogę być obecna i chciałam też szczególnie Panom powiedzieć pewną rzecz. Otóż jestem doktorantką profesora Kieżuna, formalnie należałam do profesor Kowalewskiej, ale ponieważ pisałam pracę doktorską właśnie dokładnie w tym czasie, to był mój pierwszy rok stypendium doktoranckiego 70-71 na temat zastosowania IDP w Narodowym Banku Polskim na Waryńskiego i Kasprzaka, to w sprawach Narodowego Banku Polskiego konsultowałam się u profesora Kieżuna. Więc może bardzo ważne jest dla historyka to jest zrozumienie epoki i może to coś Państwu w jakimś sensie pomoże. To był absolutnie fantastyczny profesor. Nas zakład prakseologii, który liczył około 200 osób, chciano zamknąć i kiedy nastąpił Gierek, myśmy błagali profesora Kieżuna, prawda, żeby poszedł do tego nowego sekretarza. Wtedy była taki styl, że Polska Akademia Nauk miała podstawową organizację partyjną, której był profesor Kaczmarek, zdaje się, przewodniczącym. No, byliśmy jedynym krajem w krajach Europy centralno-wschodniej, który posiadał zakład prakseologii. A więc chcę powiedzieć, że byłam z tak zwanej wrong side of the road, w związku z czym musiałam właśnie co do tych cytatów. Przydzielono mi biurko w pokoju wybitnego również prakseologa, profesora Adama Podgóreckiego i w Akademii Nauk nazywało się to, że robisz za Murzyna. Czyli tym różnym panom pisałam szafą, wiatrom i tak dalej przemówienia. A ponieważ mój pogląd, światopogląd był właśnie taki jak profesora Kieżuna, było bardzo trudno i wtedy Podgórecki przyszedł do mnie i mówi: niech pani wstawi jednego Lenina, jednego Stalina. To była rutyna i to jest bardzo ważne, żeby to znać dla oceny. Teraz chciałam zadać pytanie, czy panowie analizowali źródła amerykańskie, bo dla balansu nie można ukazać tylko jednej strony, nie ukazując drugiej strony. Więc żyję 40 lat w Stanach Zjednoczonych i to byłoby elementarne w badaniu naukowym. Dziękuję bardzo. Po rzędach. Drugi rząd. Nie za dwa partie, bo będzie ciężko odpowiedzieć. Nie za dwa partie. 10 minut. Okej. Słucham panów i przepraszam. Panowie, kończcie, wstydu oszczędźcie. Prawda, poziom waszej dyskusji jest żenujący. Naprawdę. Dwóch facetów, żeby tak się kłóciło jak dzieci w piaskownicy. Dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie do pana doktora Gontarczyka. Pytanie jest takie. Owszem, ci SB-cy byli półanalfabetami, ale jednak potrafili wyciągnąć od profesora Kieżuna dużo informacji. I teraz, czy może pan zaprzeczyć, że profesor Kieżun utrzymywał kontakty z SB przez długi czas i że jednak SB uzyskała od niego wiele informacji? To jest pytanie do pana doktora Gontarczyka. Pytanie do pana Cenckiewicza jest takie. Ja cały czas się zastanawiam, tylu było donosicieli różnego rodzaju, prawda? I wielu było dużo gorszych niż profesor Kieżun i miał na sumieniu gorsze rzeczy. Dlaczego akurat wtedy, kiedy wszyscy obchodziliśmy 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, na okładce do rzeczy pojawił się właśnie agent Tamiza, a przedtem pan Kieżun był bardzo aktywny właśnie promując swój udział w Powstaniu Warszawskim. Czy te rzeczy miały ze sobą jakiś związek? Ja mam pytanie do pana doktora Gontarczyka. Tutaj pokazał nam pan dokument, który stanowi tak jakby podstawę do tego, aby wykazać, że został sfałszowany. I argumentem dla tego, który pan podał, był fakt, że sporządzony był chyba w Warszawie, gdy w tym czasie profesor Kieżun był w Stanach Zjednoczonych czy też w Kanadzie. I to, ten fakt ma przemawiać za tym, że ten dokument jest po prostu falsyfikatem. Proszę mi powiedzieć, bo nie bardzo się orientuję, co przeszkadzało wtedy bądź teraz funkcjonariuszowi SB, formacji wszechwładnej wtedy, na sporządzenie tego dokumentu, po prostu wyjazd do Ameryki czy do Kanady i kontynuowanie tego w dacie aktualnej na dokumencie. Argument, że jeżeli profesor był w Stanach Zjednoczonych, a w dokumencie jest data warszawska, wskazuje na to, że jest to falsyfikat. Według mnie jest to bzdura, bo dla oficerów SB nie ma miejsc, nie było miejsc na świecie, gdzie nie mogli dotrzeć i sporządzić ciąg dalszy tego dokumentu. Koniec. Dziękuję. Andrzej Cieślak. Nie wiem, może uda się krótko sprawę podsumować. Algorytm obrony tych ludzi, którzy byli tajnymi współpracownikami, był taki. Najpierw zaprzeczam. Nie byłem TW. Jak już mu udowodniono, że był TW, to mówi tak, oczywiście byłem TW, ale nie donosiłem. No, jak kolejny kwit pokazano, to odpowiedź była donosiłem, ale nie szkodziłem. Więc czy moglibyście panowie z jednej, z drugiej strony ustosunkować się do trzech takich prostych pytań. Czy był tajnym współpracownikiem? Czy donosił? Czy może trzeba zapytać, czy przekazywał informacje do Służby Bezpieczeństwa? I czy rzeczywiście mogły być uznane za nieszkodliwe? Dziękuję. Mogę? Ja się zgłaszałem. Więc ja muszę na wstępie powiedzieć, ja się nazywam Mateusz Jarosz, że jestem bardzo rozczarowany odpowiedziami pana Cenckiewicza i pana Wojciechowskiego. Pan Wojciechowski na początku obiecał, mówiąc, że powie tylko ogólnie o sprawie, że szczegółami dotyczącymi wypowiedzi pana Gontarczyka zajmie się pan Cenckiewicz. Niestety żadnej odpowiedzi właściwie na zarzuty pana Gontarczyka nie usłyszałem od pana Cenckiewicza. Zamiast tego wysłuchałem sążnistej mowy naukowej, zahaczającej o pana Rajfa, o panią Zytę Gilowską, a na końcu osobiste wycieczki pod adresem pana Gontarczyka. Ja mam dwa pytania konkretne. Jedno pytanie jest od pana profesora Kieżuna. Otóż zapytanie do pana Wojciechowskiego, do pana Cenckiewicza. Dlaczego nie umieściliście w swoim artykule istotnych z punktu widzenia patrzenia na postawę pana profesora fragmentów biografii? Mianowicie pierwsze, w 1949 roku jedyny student w historii Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma ze wszystkich przedmiotów 5. Odrzucona jego asystentura na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie ujemnej opinii politycznej Związku Młodzieży Polskiej. 1951. Wyrzucony z asystentury w SGPiL w Warszawie decyzją Komitetu Partyjnego PZPR. 1956. Główny organizator jedynej rewolucji pracowników umysłowej w PRL, pracowników Narodowego Banku Polskiego w Społecznym Komitecie Destalinizacji Banku. Liczne postulaty, po których zostaje wyrzucony z banku. Ja mam bardzo mało czasu, dlatego staram się zmieścić w tym czasie. Tak. Pan profesor postulował tu szereg rzeczy. Była to pierwsza taka antysocjalistyczna rewolucja właściwie w Polsce kadry naukowej. Część z nich decyzją Komitetu Centralnego miało być zrealizowanych, nie zostało zrealizowanych, profesor został wyrzucony z pracy. 1973 rok. Z hałasem zostaje wyrzucony ze stanowiska kierownika Zakładu Prakseologii PAN za błędną antysocjalistyczną politykę naukową. A teraz pytanie ode mnie. Czy panowie wiedzą, że krótko po publikacji państwa artykułów profesor Kieżun dostał zapaści, to dwukrotnie, a miesiąc później wylądował w szpitalu. Cudem uniknął śmierci. Sytuacja powtórzyła się z jego zesłania na Sybir. Czy panowie mieli tego świadomość, że wasz artykuł może doprowadzić do takich konsekwencji? Niezależnie od tego, co o nim myślicie i co piszecie, jest dla mnie wielkim człowiekiem, wspaniałym Polakiem. Dziękuję bardzo. Elżbieta Królikowska-Ewis. Proszę panów, profesor Kieżun jest dla mnie jednym z tych właśnie bohaterów niezłomnych, tym właśnie, który może promować, lansować właśnie jakieś wzorce moralne. Przyszłam tutaj właśnie, aby się dowiedzieć więcej argumentów na temat, czy był TW, czy nie był TW, ponieważ chciałam sobie jako członek organizacji Ruch z lat 70. właśnie, która też bywałam w podobnych sytuacjach, to znaczy SB przychodziło do mnie i mówiło, że za etat gdzieś tam właśnie, czy nie byłabym uprzejma, prawda, i informowała o swoim środowisku. Ja wiedziałam, młodsza o całą generację od profesora Kieżuna, wiedziałam, że mam uciekać właśnie jak najszybciej mogę właśnie od tego rodzaju propozycji. Ani razu nie spotkałam się właśnie, nie mogłam się spotkać, bo wiedziałam, że nie wolno. I to jest dla mnie pewien właśnie znak zapytania, jako dla osoby, która była w jakimś sensie w podobnej sytuacji. Naprawdę jest to mój taki dylemat moralny. Ale druga sprawa, ja myślę z kolei, że właśnie to zderzenie postaw jest jednocześnie jakąś walką konkurencyjną właśnie między dwoma konserwatywnymi tygodnikami, które walczą o przetrwanie na rynku. Jeden w sieci, prawda, broni polskiej tożsamości, polskiej tradycji, właśnie polskich bohaterów niezłomnych, a z kolei właśnie do rzeczy pojawił się cały, prawda, pan Zychowicz był uprzejmy tutaj nas, prawda, zaszczycić swoją obecnością. Pojawił się nurt odbrązawiający właśnie, który, no co tu dużo mówić, ale no, stawia pod wielkim znakiem zapytania właśnie heroizm, a nawet zmysły, prawda, czy nie byli czasem czy im się coś nie stało w głowę tym właśnie przywódcą powstania, czy po prostu nie popełniło ogromnego błędu, który potem, prawda, odbił się, prawda, na całym polskim narodzie. Proszę państwa, ja myślę, że to jest odprysk właśnie tej walki tutaj politycznej i zastanawiam się, no jest taka masa jeszcze nierozwiązanych spraw tych TW, prawda, pisano o tym w dzieciach resortowych, pisano w wielu innych książkach. Dlaczego nie zabraliście się właśnie za odbrązawianie tych właśnie prawdziwych, niewątpliwych TW-sów, za których się trzeba wziąć, tak? A sięgnęliście właśnie po jednego z naszych bohaterów. Czy to nie jest walka między czasem właśnie dwoma konserwatywnymi tygodnikami, które walczą o przetrwanie? Dziękuję. Szanowni panowie, ja mam bardzo krótką propozycję. Może to jest pytanie, może propozycja. To drugie, myślę. Panowie wyjaśniliście bardzo dużo, nawet w drobnych szczegółach, czasem może niepotrzebnych szczegółach. Moja propozycja jest krótka. Panowie, podajcie sobie ręce i zakończcie tą sprawę. Dziękuję. Czy ja... Przepraszam, teraz moja kolej. Ja byłam na poprzednim spotkaniu, jak panowie tutaj byli, i zadałam pytanie, dlaczego właśnie profesor Kieżun, dlaczego nie ci, którzy mają wpływ na Polskę w tej chwili, na sprawy polskie i tak dalej. No właściwie to nie uzyskałam specjalnie jakiejś odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj przyszłam z nadzieją, że przeczytałam artykuł jeden, przeczytałam drugi i przyszłam z nadzieją, że panowie odpowiedzą na zarzuty czy problemy postawione przez pana Piotra Gontarczyka. I właściwie nie usłyszałam żadnej konkretnej odpowiedzi na tamte zarzuty, bo ja przyszłam z taką nadzieją, że że będzie dyskusja na ten temat, który pan Gontarczyk podniósł, na te tematy. Natomiast, już kończę, natomiast uzyskałam właściwie strasznie personalne takie wycieczki pod adresem pana Piotra Gontarczyka, które po prostu mi się bardzo nie podobają. Ja chciałam, żeby to była merytoryczna rozmowa, a nie takie napady na tego pana, który się odważył. I jeszcze tylko muszę powiedzieć odnośnie tych cytowania Lenina. Ja jestem po SGPiS-ie, zresztą jestem informatykiem. Wszędzie zawsze nam mówiono, jakaś praca magisterska czy jakaś, zacytujcie Lenina, zacytujcie coś tam. Po prostu chodziło o to, żeby ta praca była przyjęta i to jest normalne w tamtych czasach było. I ostatnie zdanie. Bardzo skutecznie panowie uciszyliście pana profesora Kieżuna. Bardzo skutecznie, po prostu. Dzień dobry. Ja mam tylko jedno pytanie, bo wszyscy pytają, dlaczego nie ktoś inny, to ja mam tylko takie pytanie, które jest chyba najłatwiejsze. Dlaczego tak? Czyli dlaczego profesor Kieżun? I tyle. Myślę, że to jest najistotniejsze. Dlaczego Kieżun? Znaczy, dlaczego napisali o Kieżunie? Tu chwileczkę, po kolei. Tu nikt nie chce, podaj panu. Dziękuję, Andrzej Oborski. Ja mam dwa pytania, bo w zasadzie mamy zadawać pytania. Pierwsze, czy na skutek kontaktów profesora Kieżuna z SB ktoś poszedł do więzienia? I drugie, czy na skutek tychże kontaktów ktoś wyleciał z pracy z tak zwanym wilczym biletem, to znaczy znalazł się w sytuacji, kiedy nie mógł znaleźć pracy mniej więcej równorzędnej zarobkowo i w poziomie, tym samym poziomie zainteresowania. Dziękuję bardzo. Tutaj. Proszę. Paweł Zdun. Ja podzielę się z panami dwoma pytaniami, które mnie nurtują od dawna i chciałbym, żeby panowie się do tego ustosunkowali. Pierwsze to bezpośrednio dotyczy tutaj panów. Czy panowie zdają sobie sprawę z tego, że przynajmniej dla takich osób jak ja, myślę, że nie tylko dla mnie, sposób, po pierwsze, wybranie na cel osoby, co do której dokumentacja jest, delikatnie mówiąc, bardzo wątpliwa. Ale czy panowie sobie nie zdają sprawy, że ten sposób prowadzenia dyskusji i wybranie takiego celu jest ośmieszaniem lustracji, idei lustracji? To jest pierwsze pytanie. A drugie, bo pojawiło się tu zestawienie dwóch tygodników. Czy ci, którzy prowadzą tę dyskusję związaną z Powstaniem Warszawskim, bo to też profesor Kieżun jest łącznikiem między tymi dwoma sprawami, czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że ośmieszacie ideę walki czynnej? Koniec. Wojciech Reszczyński. Pytanie konkretne, bo z żadnych z artykułów nie doczytałem się tego. Czy profesor Kieżun brał jakieś pieniądze? Bo o tych materiale na garnitur to tutaj usłyszeliśmy. Czy jakieś pieniądze brał? I rozwinięcie pytania tutaj pana, czy jego donosy wyrządziły szkodę innym ludziom i czy dotarliście, pytanie do wszystkich panów, czy dotarliście do ludzi, którzy opisali jego szkodliwą działalność, do ludzi, których on skrzywdził w wyniku tej działalności. Co było robione w przypadku lustracji choćby Lecha Wałęsy. Panowie, i wniosek ogólny. No niestety ten konflikt, jaki obserwujemy tutaj i poprzednio w telewizji, ten konflikt, jaki się zarysował w związku z publikacjami na temat profesora Kieżuna, niestety, ale odbiera obu stronom wiarygodność. I jeśli można by było prosić, to byłoby dobrze, żebyście państwo już nie pisali na temat Kieżuna i zostawili tę sprawę może komuś innemu jednak, albo odczekali trochę. Dlatego, że zbyt dużo rzeczy wyciąganych przez was kompromituje sposób naukowego podchodzenia do tego zagadnienia i problem lustracji, jak była tutaj mowa, i problem weryfikacji. Chociażby taka sprawa jak cytowanie Stalina. No przecież ja też cytuję Stalina, tak? W sprawie wyborów, w sprawie kontroli i tak dalej. To nie jest żart. Zresztą ten zarzut był postawiony Lechowi Kaczyńskiemu, świętej pamięci, że w pracy magisterskiej cytował Lenina czy Stalina. A więc panowie, kompromitujecie się. No powiem tak generalnie, żeby nie zabierać, nie wypowiadać się po której stronie, do której ze stron jest mi bliżej. Ale jeżeli panowie, wy nie będziecie robić tej lustracji i nie dopracujecie się jakiegoś porozumienia w tej sprawie dla dobra prawdy, to już sobie wyobrażam, jak to będzie, z jaką satysfakcją to będzie opisywane przez tych, którzy nigdy do tej lustracji nie chcieli doprowadzić w Polsce. Ty chciałeś? Przepraszam, jeszcze. Dwa słowa. Mariusz najpierw, tak? Bogdan Krawczyk, element tutejszy, ja się sam muszę pokajać, bo zrobiłem dwie notacje dla pierwszego programu TVP, pewnie już się zakurzyły w 2006, ale wtedy nie było teczki Kieżuna. Nie wiem, to pytanie do wszystkich panów, kiedy ta teczka się pojawiła nagle. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, tam z tej teczki zostało usuniętych coś 78 listów między Kieżunem a różnymi osobami, w tym profesorem Gasparskim, który go pilnował podobno w Polskiej Akademii Nauk. Czyja to jest decyzja o usunięciu takich materiałów? I trzecia, taka może drobnostka, na teczce jest napis B30. Nie wiem, czy to chodzi o to, że ta teczka miała podlegać jakiemuś wybrakowaniu po 30 latach? To wszystko. To jest tak, kategoria archiwalnych nie do przechowywania wiecznego, tylko czasowego na 30 lat. Tak. A to jest kategoria niezniszczalna. B na 30 lat. Tak. Ale to już nie obowiązuje. Dla wszystkich akta w IPN są kategoria. Mariusz Marasek. Na wstępie chcę uprzedzić, że wszystkich siedzących za tym stołem dosyć długo znam i szanuję. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że przebiegiem tych dyskusji, bo to były dyskusje na piśmie, to były dyskusje w telewizji, gdzie widziałem dosyć obszerny fragment i byłem, muszę powiedzieć, zdegustowany. Ale zanim powiem kilka słów o tym, jeszcze chcę powiedzieć jedno, bo to się w wielu wypowiedziach pojawiało. Uważam, że każdy historyk ma prawo zajmować się takim tematem, jaki go interesuje, do jakiego ma materiały i odpowiadającym na stawiane sobie pytania badawcze. W związku z tym uważam, że pytania, dlaczego Kieżun, są pozbawione sensu. Jeśli ktoś uważa, że ktoś inny, to niech napisze po prostu taką książkę. Więc uważam, że panowie mieli pełne prawo o nim pisać. Natomiast dzisiaj muszę powiedzieć, że ta dyskusja, Piotrze, to była taka bardzo kazuistyczna, bardzo konkretna. To muszę powiedzieć, że znacznie lepiej przeprowadziłeś dzisiaj te wywody, aniżeli zrobiłeś to w telewizji. Tam byłem zdegustowany, muszę powiedzieć, nadużywaniem wielkiego kwantyfikatora typu nie widziałem tak od czasu, jak pracuję w biurze rzecznika, nie widziałem tak i w IPN-ie nie widziałem tak złego tekstu. Nie znacie się panowie, może niedosłownie tymi słowy, nie znacie metodologii, nie macie warsztatu. To było, można powiedzieć, bardzo ad personam, to było bardzo nie fair, to było niepoparte wówczas konkretami. Tutaj tego zarzutu nie powtórzę, natomiast rzeczywiście widać było, że byłeś bardzo zdenerwowany. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że w tej polemice padł również zarzut medialny, Sławku, że ktoś kto ma taką postawę, nie powinien pracować w IPN-ie. No proszę wybaczyć, ale to jest plus ten zarzut o dziecku, jeśli ja tego nie zauważyłem. No muszę powiedzieć, że takich zarzutów się nie stawia. Ta polemika chwilami przestała mieć charakter polemiki naukowej, polemiki o dyskusjach. Tutaj dzisiaj też odnoszę takie wrażenie, że pojawiła się pewna nowa sfera informacji w wypowiedzi twojej, Sławku, natomiast nie odnieśliście się panowie do istotnej części wypowiedzi Piotra Gontarczyka. I na koniec chcę powiedzieć, że Proszę sprostować, jeśli się mylę, że współpraca, że fakt rejestracji profesora Kieżuna był zasadny i podjęcia współpracy i że to nie podlega dyskusji. Że dyskusja toczy się raczej o to, jaki był zakres tej współpracy, w jaki sposób ją można udokumentować i na ile ona przyniosła szkody. I myślę, że to jest właściwym przedmiotem tej polemiki. I ta polemika powinna mieć charakter bardziej rzeczowy, nie taki jak w telewizji zwłaszcza. Ta dyskusja, myślę, że pod tym względem była już znacznie lepsza. Także na koniec po prostu powinna być konkretna, powinna być naukowa, nie powinna operować argumentami typu powiedzmy sobie no, nadużywaniem uogólnień typu nie znacie metodologii, nie znacie warsztatu. Profesor, już kończę. Profesor Konopczyński mawiał, że nauka powinna służyć życiu. Tak, niech służy, ale niech się nie wysługuje. Natomiast Arystoteles powiedział, że kocha Platona, ale bardziej kocha prawdę. Apeluję o więcej rzeczowości i panowie, nie przekraczajcie tych granic polemiki naukowej. Nie wchodźcie w ten wymiar ad personam, bo szkodzicie sobie. Ostatnia rzecz. Piotrze, jeżeli powiedziałeś, że zarzuciłeś brak metodologii warsztatu, to uderzyłeś również we wspólną waszą pracę o Wałęsie. Tak, niestety. Ostatni. To jest prośba, jako że dopytywałem profesora Kieżuna o to spotkanie ostatnie z panem Wojciechowskim, chciałbym prosić o ujawnienie tego nagrania, gdzie profesor przyznaje się do bycia TW. Dziękuję. Teraz wszystko zależy od budzika. Mamy 22:33, możemy skończyć za 5:11, czyli po 10 minut dla panów mamy. Czy teraz odwrotnie? Tak. Każdy jest zmęczony, ale możemy nie odpowiadać w ogóle. Piotr? Aha. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo pozwolą, to nie w porządku, tylko na te pytania, które zwróciłem uwagę osobiście. Przybija się, dlaczego profesor Kieżun, a nie kto inny. Dlaczego właśnie on? Powtórzę, za arcybiskupa Wielgusa niech odpowiada profesor Żar. Dobrze? Znaczy ten, kto się podpisywał, jeżeli pani pozwoli, nie przerywałem pani, bym poprosił też o wzajemność. Otóż powtórzę rzecz, którą tutaj wcześniej na poprzednim spotkaniu, w którym uczestniczyłem, powiedziałem, a która to rzecz potem z biegiem czasu została pogłębiona odnośnie powszechności wiedzy o zarejestrowaniu profesora Witolda Kieżuna w ewidencji operacyjnej SB jako tajnego współpracownika o pseudonimie Tamiza. Ta wiedza w środowisku warszawskim, dziennikarskim, naukowym, pracowników IPN, włącznie z siedzącym tu obok mnie Piotrem Gontarczykiem, była powszechna i miała osadzenie parę lat temu, 5-6. Postanowiłem dla państwa zadać Instytutowi Pamięci Narodowej pytanie, ile osób, w jakim trybie w okresie od 1 stycznia 2010 roku, nie interesowało mnie już po prostu, co się dzieje przed, dlatego że publiczną osobą profesor Kieżun przed 2010 roku nie był, do dnia dzisiejszego miało wgląd i wiedziało o jego materiałach źródłowych, bez względu na to, czy to są materiały papierowe, oryginalne, czy zdigitalizowane, czy w innej formie. Tu jest ta odpowiedź. I proszę sobie wyobrazić, że oprócz projektów naukowych, dziennikarskich z Warszawy, z Łodzi, razem z 12 pracownikami IPN, nie ma tutaj nazwisko Piotra Gontarczyka, nie wiem dlaczego, pewnie to przez nieuwagę, bo to jest odpowiedź 1 grudnia tego roku. Wszyscy wiedzieli i mieli dostęp i z tego dostępu korzystali już w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 roku z tych materiałów. Ja jestem osobą, która się o tym dowiedziała na jesieni zeszłego roku. W sposób naturalny zweryfikowałem to w cyfrowym archiwum, czyli pomocy ewidencyjnej, które jest dostępne w każdej czytelni na terenie kraju, ponieważ tam jest uwidoczniony od 2009 roku profesor z materiałami agenturalnymi przypisanymi do konkretnej sygnatury, konkretnego pseudonimu, czas okresu współpracy, podstawowe informacje, jakie tam są i zacząłem pogłębiać tą wiedzę. I tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, ja byłem inspiratorem napisania tego artykułu. To ja namówiłem Sławomira Cenckiewicza do przyłączenia się tego z racji tej, że był moim, można powiedzieć, opiekunem prawnym projektu naukowego, który realizuję od jakiegoś czasu przed Instytutem Pamięci Narodowej. I to ja zainicjowałem spotkania osobiste z profesorem Witoldem Kieżunem od maja tego roku do ostatniego spotkania, które odbyło się w drugiej połowie września. Łącznie 4 spotkania, prawie 12 godzin spędzonego z nim czasu. Taka jest historia tego spisku związanego z zgromadzeniem materiałów, weryfikowaniem tych materiałów, uzyskiwaniem relacji ze strony profesora Kieżuna i ostatecznie, finalnie napisaniem i opublikowaniem tego tekstu w Tygodniku do Rzeczy. Moja ciekawość, odpowiedź jest taka, moja ciekawość była odpowiedzialna za zajęcie się sprawą profesora Kieżuna. Momencik. Takie rzeczy dobrze. Dlaczego nie w 2006 i 2008, tylko na 70-lecie Powstania Warszawskiego, żeście to zrobili? Mogła pani to powiedzieć, jak przed mikrofon. Nie, pani nie dał mikrofon. Odpowiadając panu na pana pytanie. Chwileczkę. Teraz, przepraszam bardzo, to jest ostatni czas. Otóż jedną z manipulacji, nie dla was, jaka została dokonana, jest to mój zarzut wobec najbliższego otoczenia pana profesora. Jaki dokona to otoczenie, ja nie wiem, czy pan należy do tego otoczenia. Nie wiem, mam ten przywilej i tą przyjemność, nie wiem. Świetnie, dlatego panu, proszę mi dać odpowiedź, no nie jesteśmy przecież na bazarze, prawda? Fajnie, czy może pan już usiąść i był czas, powiedział pan swoje. Otóż o złym samopoczuciu pana profesora po uzyskaniu od nas pierwotnego materiału do publikacji, który zgodnie z naszą umową została mu dostarczona i wtedy umożliwiono mu odpowiedzenie i zagwarantowano mu listem redaktora naczelnego Tygodnika do rzeczy. Proszę. Albo państwo chcą usłyszeć te odpowiedzi, albo są siebie usłyszeć. Czas dlatego, na to, co państwo mówili, był. Dowiedziałem się, tak jak państwo, z jednego z publikatorów, a potem się dowiedziałem, że dziennikarze jednej ze stacji telewizyjnej, którzy chcieli zweryfikować, co się tak naprawdę z profesorem stało i gdzie leży, mieli bardzo trudną sytuację, ponieważ nikt z otoczenia profesora nie chciał powiedzieć, w jakim szpitalu leżał. Wie pani co? Nie sądzę, bo jednym z najbardziej podłych zagrań otoczenia jest graniem stanem zdrowia pana profesora. Jednym z najbardziej podłych instrumentów to jest granie. I dlatego niestety, widzi pan, staram się być dla pana partnerem, być grzeczny i szanować pana. Oczekuję tylko od pana tego samego. Nie wolno. Teraz mówią oni, dajcie się wypowiedzieć, no. To jest cisza! To idzie sobie na ulicę pogadać. Tak nie wolno. Jest podłe, usłyszałem. Ale to idźcie krzyczeć gdzie indziej. Cisza, panu. Dobrze, czy Sławku? Ja teraz? Znaczy, jeżeli... Idźcie do szpitala i tam zrobię. Dobrze. Dobrze, ja do kilku kwestii się odniosę. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że Odpowiedziałem przynajmniej na kilka zarzutów, zastrzegając, że na wszystko żeśmy odpowiedzieli w tekście, do którego Państwa odesłałem, ale odpowiedziałem na kwestie związane z tym liczeniem atomowym przez Piotra Gontarczyka tych wszystkich stron. Odpowiedziałem na, ogólnie na kwestie związane z tak zwanym zbieraniem materiałów na profesora. To jest normalna, zgodna z procedurami wytworzonymi przez Służbę Bezpieczeństwa metodologia zbierania materiałów na temat osoby, która będzie pozyskana do współpracy. To była zresztą tutaj zaprezentowana pewna manipulacja, bo to jest w każdej zachowanej teczce ludzi werbowanych w jakiejś perspektywie do współpracy są dokumenty, zbierane dokumenty na tą osobę. Tutaj taka formuła została ujęta. Odpowiedziałem na kwestię tak zwanego pierwszego donosu, co do którego mam nadzieję, że nie ma już wątpliwości, żebyśmy go nie zakwalifikowali jako donos Tamizy. To, co później Piotr Gontarczyk w drugiej turze nazwał rozdziałem Tamiza, to on jest dokładnie rozdziałem Tamiza, dlatego że w kolejnych akapitach jest mowa o jakby formalnym z punktu widzenia Służby Bezpieczeństwa pozyskaniu Witolda Kieżuna do współpracy z SB i nadaniu mu pseudonimu Tamiza. To jest wszystko w jednym... Ja rozumiem. Odpowiedziałem na kwestię żydowską w kontekście spotkania czy charakterystyki profesora Langroda. Mówiłem o błędach w nazwiskach. Mówiłem o dokumencie dotyczącym rozbijania opozycji. Tutaj zgody nie ma co do tego. Zresztą pokazałem manipulację. My żeśmy zaznaczyli, że to są słowa spisane przez funkcjonariusza ze spotkania według niego. I odpowiedziałem na kwestię związaną z tak zwanym rozpracowaniem w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania młodzi. Chciałem ogólnie jeszcze powiedzieć, Szanowni Państwo, ja zastosowałem metodologię taką, jaką zastosowałem chociażby w książce SB Lech Wałęsa. Tam wymienialiśmy na przykład osoby... Pani mnie chce obrazić, ale no, my tu jesteśmy po to, żeby odpowiadać na pytania. No dobrze. Przepraszam, ja jeśli można, tylko powiedzieć... za chwilę Panią wyproszę, po prostu. Był czas. Proszę, to już niech Pani zrobi to już teraz. Dobrze? Proszę Pani, był czas dla nich i oni go... Nie, Pani go sobie nie wzięła, bo on tu szedł. Już, on tu szedł. Jeżeli Pani mnie może posłuchać, odzywa się Pani 7. raz mniej więcej. Ta strona dotrzymała czasu tego, który dostali. Państwo dostali swój czas, minął. Minął. Rozumie to Pani? Te relacje oglądać będą tysiące ludzi. I nie tylko panowie sobie wystawiają świadectwo, Państwo też. Tak, mam nadzieję, że już Pani tutaj nie zobaczę. Dobrze? Może Pani wyjść? Przeszkadza Pani. Połóż się Pan dywanikiem przed prezesem. Przeszkadza Pani. Panie Andrzeju. Spokojnie. To miał być klub. Dobrze, ja bym chciał, żeby zgoda budowała, nawet jak się spieramy o przeszłość profesora Kieżuna. Więc tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że stosowałem tą samą metodologię, wymienialiśmy tam różne osoby, które też pojawiały się w donosach, o których zbyt wiele nie było. Kwalifikowaliśmy to inaczej niż teraz Piotr Gontarczyk to kwalifikuje. Zostawmy to. My po prostu stoimy przy swoim. Napisaliśmy tekst rzetelny. Ja się co do 2 zarzutów w zasadzie tylko zgadzam. To znaczy co do kwestii tej parafy. Ale zasadniczo nie zmienia to postaci rzeczy, że kierownictwo resortu w naszym przekonaniu podejmowało decyzję na temat paszportu i to, że był adresowany do generała Kiszczaka, a są adnotacje zastępcy szefa kontrwywiadu i wywiadu i też generała Pożogi świadczy o tym, że kierownictwo resortu się zajmowało tą kwestią, to zupełnie nie wywraca toku myślenia. Tak samo, to przez analogię chcę Państwu powiedzieć, jak ożycie kapitana Graczyka według Wyborczej Gazety miało wywrócić całą opowieść o książce. Nie wywróciło niczego, aczkolwiek był to z naszej perspektywy pewien błąd, który powinniśmy na tym etapie pisania książki pewnie wykluczyć. Uznaliśmy, że on po prostu nie żyje na podstawie tam dokumentu sądu. Jeśli chodzi o tego Stalina, Lenina, no wiecie Państwo, to zostało wrzucone tu i zostało wrzucone wcześniej w tekście. No dzisiaj jeszcze przecież była mowa o tym, że Stalina nie cytował, pokazałem, że cytował. Chodzi o to, a czy Państwo uważacie, że tak trzeba było w PRL-u, czy nie trzeba było, no to już ja jakby Państwa zostawiam z tym tematem. Sprawa doktoratu Lecha Kaczyńskiego i cytowania Lenina, to chciałem Państwu szanownemu powiedzieć, że ja tę sprawę badałem, czytałem cały doktorat Lecha Kaczyńskiego, nie ma żadnej analogii pomiędzy tym, w jaki sposób Lenin jest cytowany przez Lecha Kaczyńskiego, a tym wszystkim, co znajduje się w książkach profesora Kieżuna, ale Państwa mogę odesłać do własnej książki, której jestem współautorem o Lechu Kaczyńskim, gdzie to bardzo szeroko opisuję, i odesłać do literatury, która wyszła spod ręki profesora Kieżuna. Ktoś zapytał, czy formalnie ja uznaję za zasadne uznanie profesora Kieżuna za tajnego współpracownika. Tak, uznaję za zasadne, że funkcjonariusze SB mieli podstawy do tego, żeby go w ten sposób zakwalifikować. Ktoś zapytał, czy to były szkodliwe donosy. Tak, uważam, że jest wiele szkodliwych donosów, ale stosuję też tą zasadę, z tym zastrzeżeniem, że stosuję tą zasadę, którą stosowałem wcześniej, którą zacytowałem zresztą tutaj od Piotra Gontarczyka, że trzeba być bardzo ostrożnym w jednoznacznym stwierdzaniu, że to nie szkodziło komuś. Przed tym bardzo przestrzegam, bo to jest rzeczywiście zawsze bardzo kontekstowe. Ktoś powiedział, ktoś zaapelował, żeby się nie kłócić, to ja się z tym zgadzam. Ktoś jeszcze powiedział, żeby lepiej nie ciągnąć tej sprawy. W jakim sensie się z tym zgadzam? Ja jestem jakby dzisiaj, wymusza się na mnie, żebym się dalej tą sprawą zajmował, aczkolwiek ja ją wywołałem, nie ukrywam, swoim tekstem we wrześniu. Chyba wszystko, chyba nie mam, nie wiem, jeśli Państwo możecie mi przypomnieć. To... Słucham? Nie, przepraszam, jeszcze Piotr, a już jest... Listów? Tak, no są komunikaty o zniszczeniu listów, tak samo komunikaty z podsłuchów, one są rutynowo... One były rutynowo brakowane przez Służbę Bezpieczeństwa po to, żeby takiego całego wielkiego materiału nie archiwizować. Nagrania. Aha. Ja powiem tak. W ogóle nie rozumiem tytułu do tego, by żądać ujawnienia nagrań rozmów naszych z profesorem. Ja się powołuję na złożone przez nas, wobec nas świadectwo ze strony profesora Kieżuna o to, że w pewnym momencie przełomowym wyjaśnił, tak, to była współpraca realizowana pod kontrolą w domyśle Amerykanów, tak? Świetnie. To, o czym Państwu opowiadałem, a także to, co zawarliśmy w pierwotnym naszym tekście z września, miało za cel pokazania, że dochowaliśmy naszej staranności, że tak powiem, publicystyczno-naukowej. Nasze spotkania, możliwość nagrywania, którą nam profesor, a którą pan kwestionował, umożliwił, oraz to, że przedstawialiśmy panu profesorowi liczne dokumenty źródłowe, do których w ten sposób pan profesor się odnosił. Umożliwiliśmy mu także zapoznanie się z pierwotnym tekstem, odniesienie się i opublikowanie równolegle w tym samym tytule, w którym nasz pierwotny tekst został wydrukowany. To tyle. Nie ma zwyczaju, bo to nie jest ani prawo karne, ani nie wiem, jakaś inna dziwna procedura, w którym należałoby takie rzeczy publikować. Nie ma takich powodów. Czy to prawda, że daliście mu zaledwie noc, a to jest człowiek w wieku lat 93. Przyszliście w czwartek, a miał czas do ustosunkowania się do tego do 12:30 następnego dnia. Dobrze, to krótkie sprostowanie. Nie byliśmy w czwartek, tylko w środę. Wyszliśmy od pana profesora około 20:30 albo tuż przed 21:00 i miał możliwość ustosunkowania się do piątku chyba do godziny 12:00. No właśnie, czyli co miał robić? Jeszcze raz. No już lepiej w takim razie. Świetnie. Powiem tak, słuszna uwaga, w przyszłości będziemy ją uwzględniali i ten czas, interwał czasowy będziemy starali się wydłużać. Dziękuję uprzejmie. Przepraszam, Piotr. Pozwólcie państwu teraz, Piotrowi Gontarczykowi, żebym mógł się ustosunkować do waszych pytań. Oczywiście wszystkich pytań z pewnością się nie ustosunkuję. Potraktuję to pytania pod tytułem, po co się kłócimy, albo się kompromitujemy, jak się kłócimy, albo jak, że powinniśmy poczekać i tak dalej, to ja odsyłam wszystkich państwa, będę zadawał to samo pytanie. A co z profesorem Kieżunem? Tak? Znaczy my przeczekamy, my poczekamy, padły pewne informacje w przestrzeni publicznej, mamy nic nie robić teraz, tak? Przeczekać, tak? No nie. Druga sprawa to jest to, że jakieś godzenie się, wspólne wyrabianie pomysłu na lustrację, no dość rozczarowujący głos, muszę przyznać szczerze, bo jednak uważam, że w wypadku lustracji, zwłaszcza w kwestiach, która dotyczy nie tylko prawa, ale także no, pewnego sądu o całym życiu często człowieka, o tym, jak on przejdzie do historii, co on sobie myśli i tak dalej, powinny obowiązywać najwyższe standardy etyczne i najwyższe warsztatowe pilnowanie każdego drobiazgu i szczegółów. Być może ta dyskusja nie byłaby zupełnie inna, a w ogóle ja bym się w nią nie włączał. W ogóle się w nią nie włączał. Gdybyśmy mieli do czynienia z tekstem, który opisuje sprawę profesora Kieżuna, nie ma żadnej wątpliwości dla mnie, że został w sposób prawidłowy, zgodnie z kanonami sztuki zaliczony jako tajny współpracownik. Nie ma wątpliwości, że są te wszystkie dokumenty i tak dalej. To w ogóle poza sporem jest. Kwestia tego, co z tego wynika, czy jest początek rozmowy, czy koniec. Być może dobrym jest zakończenie, mamy do czynienia z TW-cem, możemy z nim zrobić wszystko, czy może jednak spróbujemy, co jest historykiem, co jest obowiązkiem historyka, wniknięcia w to, co się stało, w zamiary, czy to jest gra, czy to jest nie gra, jakie informacje padły i tak dalej. W pierwszym swoim artykule panowie wybiliście takie bardzo mocne słowa, że chodzi o ocenę Kieżuna. Ja bym wolał najpierw, żeby historyk odtwarzał, rekonstruował pewne fakty. I muszę państwu powiedzieć, że ta rozmowa byłaby zupełnie inna, tak? Koledzy powiedzieliby, powiedział to, sprawdźmy to, tak? Powiedział to, to był zupełnie inny poziom dyskusji. Na tym poziomie, proszę państwa, nie dyskutujemy na razie. Na razie na tym poziomie nie dyskutujemy. Dyskutujemy o innym problemie. O problemie takim, że, tak jak go opisałem, zostały wzięte akta archiwalne, SB i za pomocą wyciągania z nich wszystkiego najgorszego, co się da, za pomocą przypisywania profesorowi słów, których nigdy nie powiedział, za pomocą pomijania rzeczy korzystnych dla profesora, dokonywania masowej manipulacji w postaci podał informację. Jak się sprawdza, to tam po prostu nic nie ma. Poza zmianą całkowitą kontekstu dokumentów, tak? Bo jeżeli profesor coś opowiedział w Stanach Zjednoczonych, zrelacjonował wykład. Był sobie taki facet, który opowiedział, że w Związku Sowieckim to represjonują Żydów i tak dalej, i tak dalej. No i po tym wykładzie generalnie no, publiczność, czy tam ci, którzy go słuchali, no, mieli wątpliwości, czy te argumenty są prawdziwe, tak? No to z tego fragmentu dokumentu autorzy dopisali, że profesor był przerażony tym wykładem albo nie mógł się pogodzić. Za pomocą prawie 20 chyba, nie chcę dokładnie podawać takich zwrotów, że tam coś profesor inwigilował, coś profesor był, poczuł nobilitację i tak dalej, powstał całkowicie, moim zdaniem, no całkowicie przesadzam, przepraszam, w dużej mierze, w ogromnej mierze obraz stworzony w sposób zamierzony, który nie ma wiele wspólnego z tym obrazem. Naliczyłem tam, mówię, za pierwszym czytaniem, ja to powtórzę, bo ze 20 parę takich uchybień opisałem, w następnej części będzie kolejnych 23-30 ewidentnych uchybień warsztatowych na szkodę profesora. To był pewien zamierzony proceder, żeby to uderzenie było jak najsilniejsze. gdyby tak tego tekstu nie odbierał, nie wchodziłbym w polemikę merytoryczną jakąkolwiek. Powtarzam, jest to najbardziej nierzetelny tekst, jaki czytałem na temat lustracji od 90 któregoś roku. Ja to wszystko mogę powtórzyć i tego będę bronił. Nie jest prawdą, proszę Państwa, że usłyszeliście Państwo jakąkolwiek wiarygodną odpowiedź na większość tego, co powiedziałem. Ja tam napisałem, że są całe akapity tego tekstu, są całkowicie zmyślone. Ani w dzisiejszej wypowiedzi, ani w tym artykule nie było na ten temat ani słowa. Co do drobnych, konkretnych rzeczy, które padły. Pan, zdaje się, pytał, że na podstawie tego, że profesor był w Stanach Zjednoczonych, a dokument powstał jakby w Warszawie, to ja wywnioskowałem, że to jest dokument fałszywy. To był pewien wstęp, który jakby nakazał mi szukanie, co jest z tym dokumentem. I dopiero analizując treść tego dokumentu, takich niestety jest tam kilka wytworzonych, nie mam żadnego problemu z ustaleniem, taki dowód naukowy przeprowadzę, że oficer, który przejął tą teczkę na kilka miesięcy przed pójściem na emeryturę, z poprzednich notatek różnych informacji i z zewnątrz sporządzał notatki rzekome z rozmów z profesorem Kieżunem, których to rozmów nigdy nie było. To są po prostu kompilacje z innych dokumentów. Czyli data, o którą tutaj Pan pytał i obecność, że tam ktoś mógł jechać do Stanów i tak dalej, nie wchodzi w rachubę. To nie jest dowód. Dowód jest taki, łatwo to mogę udowodnić, że niestety ci panowie szli na emeryturę i tuż przed nią na szkodę profesora niestety poczynili pewne nadużycia. I taki był argument, które powinni autorzy zresztą wyłapać. To także obciąża ich konto, bo gdyby pracowali zgodnie z kanonami, to by to wyłapali. Czy padło pytanie, czy próbowaliśmy docierać do kogoś z tych osób tam w aktach. No ja próbowałem, zastanawiam się z kim, co mogę w tej chwili ujawniać, no bo jakby nie uzgadniałem z tymi osobami. Wydaje mi się, że tylko z jedną na razie. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że zadzwoniłem do pani profesor Staniszki, o której pada w tych aktach, co autorzy skwapliwie wykorzystali no, pewne ważne słowa. Oczywiście autorzy całkowicie zmienili sens tego dokumentu, on ma inną treść. Będę o tym jeszcze pisał. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No te wszystkie czekajcie i w ogóle, no tak, no nie uwzględniają tego, co mówił pan profesor, co jakby mówię, że pan profesor niestety na to czeka. Cóż mogę powiedzieć o metodologii? Ja naprawdę z wielu względów osobistych i różnych innych nie będę wchodził w sprawę książki TW Bolek, którą miałem zaszczyt i przyjemność ze Sławkiem pisać. Natomiast, proszę Państwa, nie sądzę, żebyście znaleźli Państwo tam na krótkiej przestrzeni bodajże kilku stron tekstów, kilkadziesiąt uchybień merytorycznych, o których już częściowo pisałem, a o których będę pisał. To są zupełnie rzeczy nieporównywalne, dlatego tam z przyjemnością wziąłem udział ze Sławkiem w tym przedsięwzięciu, a tutaj te błędy metodologiczne, te nadużycia źródeł, te zmienianie treści i istoty dokumentów niestety będę musiał jeszcze będę musiał poruszać i nie można tutaj czekać. Naprawdę nie miałbym o nic pretensji i w ogóle bym się sprawą nie zajmował, gdyby to było wszystko rzetelnie opisane. Nie zostało. I tylko o tym mówię. A potem może jak przyjdzie w pewnym momencie czas jakiś, kiedy będzie taki moment, to sobie usiądziemy, zastanowimy się, czy to mogło komuś zaszkodzić, jakie to ma znaczenie, co profesor zrobi, czy ten dokument jest autentyczny, czy ten dokument jest... Proszę bardzo, z przyjemnością wtedy będziemy dyskutować. Na razie ja tylko mówię jedno. Tekst, Tajemnica Tamizy, zawiera mnóstwo błędów i to są celowe nadużycia. Będę je jeszcze opisywał. To chyba wszystko. Jeżeli ktoś z Państwa się nie czuje, albo czuje nieusatysfakcjonowany, o czymś nie wspomniałem, to z przyjemnością to wspomnę. Ach, przepraszam. Oczywiście należą się z kolegom przeprosiny. Napisałem, że nie ma w 1978 roku w dorobku profesora książki z cytatem ze Stalina. Dowód naukowy dzisiaj przeprowadzono. Koledzy mieli rację, a nie ja. Za to Państwa bardzo serdecznie przepraszam. Jest 22:59, kończymy wieczór. Bardzo Wam dziękuję i Państwu także.